Wiesz co, ja zawsze byłem trochę nienormalny i wyznawałem taką zasadę, że jeżeli będę robił tak samo jak wszyscy, to tak samo jak wszyscy będę miał. Ja nie chcę iść z życiem na kompromis, żeby wykonywać pracę, której nie lubię, bo to mnie spala, wypala i niszczy. Wyobraź sobie, my żyjemy na tym świecie jakieś 30 tysięcy dni. Że po twojej śmierci powstaje muzeum twojego imienia, a ty jesteś w nim kustoszem. I oprowadzasz później wszystkich tych ludzi, po tym muzeum pokazujesz, jak wyglądało twoje życie. 30 tysięcy eksponatów. I teraz albo będziesz pokazywał życie, w którym jest 30 tysięcy podobnych sobie dni i ono będzie nudne jak flaki w oleju. Powtarzalne. Powtarzalne, albo będziesz pokazywał coś wow. I to niekoniecznie znowu jest ego tutaj, że ja chcę coś tam komuś pokazywać wybitnego. Ale pomyślałem sobie, że ja sam bym czuł się źle w takim muzeum, gdzie by było wszystko dokładnie tak samo. Więc życzę dzisiaj każdemu, żeby prowadził każdy dzień. Zresztą mówi się carpe diem. Żeby każdy dzień był wart skatalogowania. Witajcie w audycji Zaprojektuj swoje życie. Koniecznie dajcie nam lajka, jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz i zostawcie komentarz. Sztuczna inteligencja to lubi, a my ją lubimy, bo ona nam robi zasięgi. Dzisiejszym gościem jest nie kto inny, tylko człowiek, który budzi tysiące, a nawet dziesiątki tysięcy Polaków co rano przed 6, żeby poszli na webinar. Do tej pory nie rozumiemy, dlaczego to robią, ale dzisiaj się tego dowiemy. Fryderyk Karzewek. Dzień dobry. Witam cię Dzień bardzo dobry. Serdecznie. To jest niesamowite. Spotkałem cię na pewnej konferencji, gdzie zacząłeś opowiadać historię swojego życia i stwierdziłem, że trzeba ją pokazać, bo ona jest bardzo taka zakręcona, tak bym powiedział. Czy to właściwe słowo? Pewnie. Pełna wielu zakrętów, o. Zdecydowanie tak. Mhm. Moje życie nie było zawsze usłane różami. I gdzieś tam zawsze walczyłem o jakby nie tylko swoje racje, ale o swoje marzenia, cele i dążyłem do czegoś cały czas. To zadam ci pytanie, które zadaję wszystkim gościom. Jak do tej pory wyglądało projektowanie swojego życia? Ja jestem w ogóle fanem projektowania życia. O, to jesteś w mniejszości gości audycji. Cieszę się. Ja pamiętam taki moment, ponieważ straciłem nadzieję całkowicie, jeszcze mieszkając w PRL-u, bo jeszcze generalnie już w PRL-u byłem żonaty i mieliśmy dziecko. I w pewnym momencie, mieszkając w Katowicach na 4. piętrze kamienicy, straciłem nadzieję na dobre życie, a był to rok 88, czyli powiem 9-10 miesięcy przed okrągłym stołem. I wyjechałem za granicę. Wyjechałem za chlebem do Niemiec i tam za granicą spędziłem 10 lat mojego życia. Po tym czasie wróciłem do Polski. I zdałem sobie sprawę z tego, że żyjąc w PRL-u, tak naprawdę o projektowaniu życia trudno było mówić. No bo kto się zaprojektował za ciebie? Tak, to było za 50 lat, 50 lat z góry. Może nie znasz tej historii, ale ja poszedłem, bo marzyłem o trzech rzeczach. Ja pracowałem jako szef klubu studenckiego na Politechnice Śląskiej, więc przyzwyczajony do ruchu, do telefonu, do pracy, w ogóle, wiesz, zaangażowania. No i pomyślałem sobie, że jak już mieszkam w tym mieszkaniu, to chciałbym mieć telefon. No i poszedłem do urzędu, żeby złożyć wniosek na telefon i okazało się, że powiedziano mi, że będziemy czekać 16 lat na ten telefon. Mm-hmm. To mówię, jak projektować w ogóle cokolwiek? Jak ja mogę dla dzisiejszego pokolenia to jest abstrakcja, prawda? No dzisiaj się nawet 16 minut nie czeka, nie? A wtedy powiedziano mi 16 lat. Marzyłem o tym, żeby to mieszkanie było ogrzewane, bo trzeba było węgiel nosić z piwnicy na 4. piętro, też nie było komfortowo. No i marzyłem o samochodzie, a samochód można było dostać na talon, gdybym poszedł pracować gdzieś tam pewnie na Śląsku, może na jakąś kopalnię albo coś takiego. To pewnie bym też ładnych parę lat czekał, parę lat i może by się to jakoś dobrze skończyło, nie wiem, ale ja tego nie akceptowałem, więc pomyślałem sobie, musi być jakaś droga. No i pojechałem do Niemiec i tam generalnie po bardzo krótkim czasie miałem mieszkanie z ogrzewaniem. Samochód kupiłem za 700 marek. Które dało się zarobić. Tak, tak. Ja je zarobiłem w ciągu miesiąca może, że mogłem tyle odłożyć. No i oczywiście telefon, jak złożyłem wniosek, to dwa dni później przyszło dwóch typów w garniturach takich, kombinezonach granatowych i ten telefon mi założyli. Najciekawsze było to, że mogłem dzwonić na cały świat z tego telefonu. Do Polski też? Też. Tylko, że to było śmieszne, bo trzeba było... To były już wykręcać. Guziki. No to były już guziki miałem. Mhm. Trzeba było
czasami 2 godziny spędzić przy stukaniu tego, czy przy wciskaniu powtarzania, żeby się w ogóle dodzwonić do Polski. To było niesamowicie trudne. Bo te centralki tutaj nie dawały rady. No nie dawały rady, a z Polski w ogóle nie można było zadzwonić, trzeba było zamawiać rozmowę. Ale a propos telefonu i samochodu, jest niesamowity dowcip Ronalda Reagana. Nie wiem, czy słyszałeś o tym, jak on opisywał życie w Związku Radzieckim. No, tak samo w Polsce było, że facet idzie odebrać, znaczy zapisać się na ładę. I my mówią właśnie, że za 16 lat będzie można odebrać tę ładę. A on się pyta, ale po południu czy przed południem? Ale co to ma za znaczenie? No bo przed południem przychodzą zamontować telefon. To widzisz, no to jest mniej więcej podobna historia. To coś w tym stylu. Także ja nie tęsknię za tamtymi czasami, jako takimi czasami, gdzie nie za bardzo można było coś z tym życiem zrobić. Wiesz, ta strefa zainteresowania była ogromna, wpływu niewielka. Ale jest taki moment w tej chwili takiej osób, które nie żyły w tym czasie, albo osób, które mają tęsknotę do swojej młodości bardziej niż do tych czasów, pokazywania czasów komunizmu zupełnie inaczej niż one wyglądały, prawda? Nie wiem, czy zauważyłeś to wśród młodszego pokolenia, że wtedy to było lepiej i tak dalej. Łatwiej. Jakby ja nie nikt podzielam. Nikt tego węgla nie musiał nosić. Tak? Nie, ja nie podzielam tej opinii i jestem daleki od tego, żeby dzisiaj gloryfikować nam te czasy. Jedyną ich zaletą było to, że miałem 20 kilka lat. Maćku, ja uważam, że życie zaczyna się po 60. To ja jeszcze mam parę lat. Masz jeszcze czas. No, ale podobno wiem z wielu ust, że po 70 może być jeszcze lepiej. Ale jeżeli chcesz, to możemy na ten temat porozmawiać. To zostawmy to na dalszą część odcinka, bo to mnie aż zainteresowałeś niesamowicie, ale chciałem poznać trochę dalej twoją historię. Czego nauczył cię ta dekada? Czego nauczyła cię ta dekada w Reichu na Saksach? Bo to się wtedy tak mówiło, czyli jak w Niemczech. Początki, powiem ci, jakie były. To początek spełnienia tych 3 marzeń. Tych takich, wiesz, początkowych, ale... Które relatywnie łatwo dało się spełnić. Tak, bardzo szybko. Tylko, że podobno apetyt rośnie w miarę jedzenia. I kiedy zobaczyłem, jak ludzie tam żyją... I że telefon, samochód i grzanie nie jest standardem. To jest norma. To jest norma zupełnie. To jakby... Nikt z tego powodu nie pije szampana. Poszedłem do pracy. Oczywiście, będąc z PRL-u, przywiozłem ze sobą niskie poczucie własnej wartości. Więc pomimo studiów poszedłem do pracy w jakiejś tam firmie produkującej maszyny pakujące i... Pracy fizycznej. Tak, tak. Na początku w ogóle, jak jeszcze nie znałem języka, to kopałem rowy przez kilka miesięcy. To jeszcze za te pieniądze kupiłem ten samochód. Ale kopałem rowy autentycznie z robotnikami pracującymi fizycznie, którzy, wiesz, rozmawiali na temat tego, że jajko kosztuje 20 feników i trzeba oszczędzać na przykład. Też się z tym zmierzyłem. Jacek Santorski tutaj był, opowiadał, jak on w Norwegii kopał rowy. Także... Jesteś w dobrym towarzystwie. No widzisz, to w tym momencie może po prostu trzeba wszystkiego spróbować. I kiedy pracowałem już tam później w tej drugiej firmie, już pod dachem, już nie na zewnątrz, bo pamiętam taki epizod, kiedy pracowałem przy kopaniu rowów, nie miałem czapki i spadł deszcz i przyszedł mróz i miałem taką czapkę lodową na głowie. W ogóle to było takie, wiesz, ale pamiętam z tych czasów niesamowitą życzliwość ludzi, Niemców, do nas pracujących, bo oni, nawet był taki moment, kiedy podszedł do mnie Niemiec, jeszcze ja niemiecki znałem na tyle, że potrafiłem już się dogadać i on mówi w pewnym momencie, ja stałem taki zamyślony, oparty o łopatę. A on mówi, co, tęsknisz za domem? Skąd wiesz? Mówi, no, bo pewnie przyjechałeś skądś tam, nie? I empatia tego człowieka była niesamowita wręcz, po prostu. Byłem zaszokowany. Później pokazał na moje buty, mówi, w takich butach się nie pracuje zimą. Ja mówię, ale ja nie mam. On poszedł do piwnicy i przyniósł mi buty, popatrzył się na moje stopy, przyniósł mi sprzymierz te. I rzeczywiście po prostu byłem naprawdę na maksa zaskoczony życzliwością tych ludzi. I przyznam się, że przez te całe 10 lat nie zaznałem ani razu negatywnego traktowania ze strony Niemców. Ani razu. A czemu zdecydowałeś się wrócić do Polski? Powodów było wiele. Pierwsze, że... Wróćmy przez moment do tego początku, kiedy jestem w tej firmie produkującej maszyny pakujące i ja w pewnym momencie uznałem, że ja mam takie powiedzenie, że pieniądze szczęścia nie dają, ale tylko małe. I to był ten etap, kiedy ja zarabiałem 2,5 tysiąca marek i to mi wystarczało na opłaty, rachunki, na życie. Wiesz, ja pierwszego dnia miesiąca, jak zaczynałem pracę, to wiedziałem, że na koniec zostanę tyle pieniędzy, że mi z tego nic nie zostanie. I to było straszne dla mnie.
Ja po prostu widziałem, jak ludzie żyją, jak spędzają czas w restauracjach, jeżdżą na wakacje i tak dalej, a ja wiedziałem, że no, nie wystarczy mi w zasadzie na nic więcej. Małe dziecko, drugie w drodze, więc jakby nadziei nie było. To jeszcze pieniądze słałeś do Polski, prawda? Jeszcze też pomagałem w Polsce. Jeździliśmy zresztą też, wiadomo, trzeba było przywieźć tam, bo jeszcze tam było, różnie bywało w Polsce. Więc pewnego dnia zmierzyłem się z takim, wróciłem z pracy i pamiętam jeszcze, że żona powiedziała mi, wiesz co, to już nie jesteś ty. Jesteś innym człowiekiem, coś się z tobą dzieje. Ja po prostu zacząłem, byłem na etapie takiej rezygnacji. Mhm. I ona, jakby dostałem tak liścia od niej, że ja poszedłem, zamknąłem się w drugim pokoju i siedziałem tam chyba z 3 godziny i dotarło do mnie. Ale liścia na przebudzenie. Takiego liścia na przebudzenie. Takiego pozytywnego. Pozytywnego, bardzo, bardzo. Mówi, to już nie jesteś ty. Już cię, nie poznaję cię w ogóle. Mhm. Ja się zmieniałem mentalnie w robotnika, nie uwłaczając absolutnie robotnikom, żeby było jasne. Ale upraszczałeś sobie sposób myślenia taki... Zdecydowanie, tak. Zacząłem to tłumaczyć. Wiesz, od tygodnia do tygodnia. Od 8 to było od 6 rano. Od 6. Musiałem wstać przed 5. Teraz też wstaję przed 5, ale o tym powiemy sobie później. Ty wstajesz, ty budzisz ludzi. Wtedy, nie no, ja dzisiaj chcę, a przedtem musiałem. Brałem nadgodziny, brakowało pieniędzy, chciałem, żeby mojej rodzinie się dobrze powodziło i to było szalenie frustrujące i zacząłem poszukiwać czegoś, sposobu na to, żeby zacząć więcej zarabiać i zrobiłem po raz pierwszy coś. Mianowicie wyliczyłem sobie, ile ja muszę zarabiać, żeby w ogóle... Ile to było? Pamiętasz? 10 tysięcy mi wyszło, że muszę zarobić. Miesięcznie? Tak. Czyli musiałeś zrobić 4 razy kasę, którą zarabiałeś? Tak. To w fabryce nie dałoś tego zrobić. No absolutnie nie. Jak poszedłem do majstra i powiedziałem, że chciałbym więcej zarabiać, to powiedział mi, że jak będę tak dobrze pracował jak teraz, to markę więcej dostanę za rok, na godzinę. No, więc wylicz sobie. No to nie za bardzo. No nie, nie, to wiesz, odejmując, że to jest marka brutto, odejmując wszystkie świadczenia socjalne. Całe 200 marek. No to pewnie w ogóle wiesz, że 200 marek by było więcej, więc to, no nie. Więc zacząłem się rozglądać za czymś, zacząłem chodzić na jakieś tam spotkania, miałem coś tam niby sprzedawać, jakieś żarcie dla psów ekologiczne, chodzić po domach, nawet były z tego fajne pieniądze, ale w końcu zrezygnowałem. No i pewnego dnia przyjechał do mnie znajomy ze studiów, który tam mieszkał i zaproponował mi, że mam pracować jako doradca finansowy. Ja go wyśmiałem, bo miałem o sprzedawcach takich, wiesz, którzy przychodzą do domu i coś nam sprzedają, miałem najgorsze wyobrażenie. A tym bardziej finansowo. A już w ogóle, to, ale powiedziałem, no zapomnij w ogóle, no nie ma takiej opcji. Ale twój niemiecki był już dobry wtedy. Tak, tak, już był bardzo dobry. I ja mówię, zapomnij w ogóle o tym, żebym ja coś chodził, sprzedawał. Po pierwsze, się do tego nie nadaję, po drugie, nie jestem w stanie tego polubić, bo jak można, wiesz. Ja miałem różne doświadczenia. Do mnie przychodził jakiś agent ubezpieczeniowy z Towarzystwa Kolonia i ja miałem wrażenie w pewnym momencie, że on chce u nas zamieszkać w ogóle, wiesz. Po prostu siedział, dziurę mi wysiedział prawie tam w kanapie, nie? Więc mówię nie. I okazało się, że trafiłem na świetnego sprzedawcę, ten właśnie mój znajomy. Powiedział mi, słuchaj, Fryderyk, możesz nie podjąć tego wyzwania, ale wtedy nic się nie zmieni. Zapytał mnie, czy zgodzisz się ze mną, że jeżeli pojedziesz ze mną na to spotkanie gdzieś tam do SN i posłuchasz tego człowieka, to dajesz sobie szansę na zmianę, jakąkolwiek w ogóle. I to mnie przekonało. Tak trochę pod włos cię wziął. Czy ja wiem? Ja też dzisiaj wyznaję tę zasadę, że my tak naprawdę nie wiemy, co się kryje za czymś. Ale siedziałeś w takiej strefie komfortu. Niekomfortowej, bo zarabiałeś za mało pieniędzy i tak dalej, no ale z drugiej strony wiedziałeś, co się wydarzy jutro. No tak, a on mówi, dobra, to przyjedź do tego SN. No to pojechałem do tego SN i tam gość, pamiętam jego nazwisko, nazywa się Robert Siwczyk, Niemiec rodowity, Robert Siwczyk. I on prowadził taki wykład na temat taki motywacyjny bardzo na początku i pokazał pewną statystykę. Ja tę statystykę później spotkałem jeszcze w kilku książkach, że to było ponad 30 lat temu, że jeżeli zaczynasz swoją karierę zawodową w wieku 25 lat i pokazał tam grupę 500 osób, to w tej grupie 500 osób za 40 lat, w momencie, kiedy będą mieli 65, robi się pewna statystyka, to znaczy jeden będzie bardzo bogaty, 24 będzie zamożnych. Czyli 25 osób, czyli 5% z tych 500, będzie się im powodziło bardzo dobrze. Cała reszta albo nie będzie żyć, i to było wtedy, ta statystyka pokazywała, że 170 osób nie będzie żyło z tych 500. Teraz już trochę mniej. Teraz trochę mniej, może koło setki pewnie. A cała reszta z tych ludzi będzie skazana albo na pracę jeszcze,
albo na pomoc innych ludzi. Albo na socjal. Albo na socjal. Mhm. A często na jakąś kombinację tych trzech, tak, prawda? Ja tak popatrzyłem na to i mówię sobie, to ja, nie no, to ja chcę tam, geny tak? mam dobre, to ja chcę żyć. Ile więc miałeś lat? Ja miałem wtedy, to był 90, czyli miałem prawie 30. Okej. Okay. Ja mówię, jedyne co mi zostaje, to muszę się znaleźć w tych 5%. Bo jak wyjeżdżałeś, to tam miałeś 27-28 lat. Tak. Okej. Okay. I powiedziałem sobie, ja nie mam innego wyjścia, ja muszę się znaleźć w tych 5%. I uwaga, jak to opowiadam ludziom, to mówią, ojej, to przecież takie trudne. A ja dzisiaj z perspektywy czasu wiem, że to w ogóle nie jest trudne. Bo uwaga, większość ludzi myśli, że to jest trudne. I tego nie robi. I w ogóle nie podejmuje tego wyzwania. W ogóle tego nie robią. Nie próbują nawet, wiesz, poszukiwać ścieżki do tego, do tych 5%. A prawda jest taka, i to jest dla słuchaczy teraz bardzo ważne. Jeżeli dzisiaj ktoś cię słucha, kto ma 25-30 lat, to powinien po prostu pomyśleć podobnie jak ja. Czyli muszę znaleźć się w tych 5%. Nie mam innego wyjścia. Trzeba sobie napisać cyferkę. Tą liczbę, tak. Przepraszam. Liczbę? Która powoduje, że czujemy się. Ja no, pamiętam, jak tą liczbę stworzyłem. Ona się oczywiście okazała za mała. No, podobnie jak 10 000 marek prawdopodobnie. Ale w momencie, jak tą cyferkę już sobie stworzysz, to wiesz, to nie jest cel. Ale to się potem okazuje. To jest środek, prawda? Tak. Ale na początku to jest cel, który ustawia ci sposób działania i myślenia. Wiesz, ta decyzja wtedy była tak brzemienna w skutki, że ja dokładnie 27 miesięcy później zarobiłem pierwszy raz 10 tysięcy marek. Wow. 27 miesięcy później. Byłem już prowadzącym działalność gospodarczą, byłem samodzielny, byłem już ogarnięty w branży finansowej, bo w tej firmie, do której mnie zaprosił ten mój kolega ze studiów, ja byłem tam 6 czy 8 miesięcy jakoś tak. I stwierdziłem, że to jest taki, wiesz, MLM. Taki. Produkt nie za bardzo. Produkty były, wiesz, jak idziesz do dyrektora oddziału i mówisz mu, panie dyrektorze, bo ja mam tutaj taki problem, że czytałem taki artykuł w prasie fachowej, że gdybyśmy ten produkt mieli taki, to byłoby lepiej, byśmy dla klienta mogli robić lepsze rzeczy i tak dalej. Na co on popatrzył na mnie jak na idiotę, odchylił marynarkę, mówi, patrz, ten zegarek kosztował 25 tysięcy marek. Nie kombinuj, to też będziesz taki miał. I on mówi, a o to chodzi. Ja wtedy straciłem, po tej rozmowie, straciłem, ja pamiętam, jak się nazywał nawet ten człowiek, Alfred Rimmel. Mhm. I mówię, jak ma to tak wyglądać, to ja nie chcę. Już ja byłem zdecydowany, no i potem pewnego pięknego dnia szedłem tam w moim mieście ulicą i zobaczyłem jakieś takie biuro maklerskie. Popatrzyłem się, tam były te produkty wszystkie, które ja chciałem mieć, bo chciałem dobre produkty klienta, bo ja czytałem, namiętnie czytałem prasę fachową, książki na ten temat, bo chciałem to robić dobrze. Ja nie chciałem być byle jakim doradcą czyli finansowym. Czyli ty przez te 20 parę miesięcy, jak się tego uczyłeś, to robiłeś, to też się uczyłeś, tak? Oczywiście. I teraz ja się cały czas uczyłem sam, po czym poszedłem, trafiłem na to biuro maklerskie i tam... Wszedłeś tam? Wszedłem do tego człowieka. Tak, i on z ulicy? Mnie, tak. I? Powiedziałem, dzień dobry, ja pracuję w tej firmie. No co on mówi, ja też tam zaczynałem. O. I uwaga, zacząłem mu opowiadać o tym, czego ja szukam. On mówi, zapraszam do mnie. I nawiązaliśmy współpracę. I tu nastąpiło coś najpiękniejszego. Mianowicie, to była para wspólników, nazywali się Brümmer & Bräutigam. Mhm. Brümmer & Bräutigam, taka para maklerów. I oni jak zauważyli, że ja ogarniam, że ja zaczynam rekrutować ludzi, że zaczynamy robić coraz większą produkcję i tak dalej, to oni mnie dopuszczali coraz bardziej do tajników funkcjonowania takiego biura. Czyli zacząłeś nie tylko rozumieć sprzedaż, ale też firmę. Tak. Zacząłem coraz lepiej rozumieć firmę. Wprawdzie nie od strony takich, wiesz, zakamarków totalnych, ale widziałem, jak nawiązywać współpracę już z firmami, z towarzystwami, jak wyglądają prowizje, jak to wszystko robić i tak dalej. No i generalnie w pewnym momencie chłopcy odpuścili, zaczęli coś chyba między nimi, zaczęło się kwasić i totalnie nas zaniedbali. I ja w pewnym momencie byłem tym, który całe to biuro ogarniał, a dostawał tylko część prowizji. Mhm. A o wszystko właściwie zacząłem dbać już. No i pewnego dnia jeden z moich przyjaciół tam w tej miejscowości, w której mieszkałem, powiedział, czemu się nie usamodzielnisz? Ja mówię,
boję się, przecież to takie trudne. Mhm. A on mówi, weź, przestań, ty nie dasz rady. A to też jest tak, że im wyżej jesteś na drabinie, tym jest większe niebezpieczeństwo, że spadniesz. No, prawda? Dłużej się leci wtedy. No, i mocniej się spada. Ale wziąłem długopis do ręki, przeliczyłem sobie wszystko i wyszło mi, że jestem idiotą, że robię to wszystko za jakąś tam tylko część pieniędzy, które mogę dużo mniej sprzedać i tyle samo zarobić, jakbyś to robił sam. Nie, prawda? Ja pomyślałem, że będę tyle samo sprzedawał i dużo więcej zarabiał. Jeszcze lepiej. I w czerwcu 1992 roku. Bardzo szybko. 4 lata po Bo to wyjechaniu. U nich wystawiłem ten czek na te... 10 tysięcy. Na te 10 tysięcy. A to 4 lata po wyjechaniu, tak? Tak, tak. I podziękowałem im. Myślałem, że będę musiał zacząć wszystko od początku, co się okazało, że przedstawiciele towarzystw ubezpieczeniowych i firm, które dawały nam produkty, już mnie znali. Do ciebie przyszli. I oni przyszli do mnie. Przyszli sami, powiedzieli, dobra, my tutaj znamy się od Brümmer Bräutigam, chcemy, żebyś dla nas produkował. Nie? No i w ogóle później potoczyło się już bardzo dobrze. No ale jednak niestety okazało się, że moje przygotowanie z PRL-u, ekonomia polityczna kapitalizmu nie wystarczy. I moje przygotowanie jednak było za małe do tego i popełniłem dwa grube błędy. Rozbudowałem firmę naprawdę ogromnie. W pewnym momencie pracowało u mnie ponad 100 pośredników. Okay. Robiliśmy gigantyczne obroty. Jeździłem po świecie, wiesz, dzięki temu i tak dalej, byłem zapraszany. I w pewnym momencie przyszła grupa ludzi, naszych rodaków, zresztą z pewnej firmy i powiedzieli, my przejdziemy do ciebie, grupa kilkudziesięciu osób będziemy dla ciebie pracować, ale jest taki produkt, który my tutaj mamy w tej firmie macierzystej i chcielibyśmy, żebyś go miał. Ja miałem poważne wątpliwości wobec tego produktu. Intuicja mi mówiła, nie rób tego. Ale znowu kartka, długopis, wyszło mi, ile te 68 osób czy 70, jak przyjdzie, zarobię. Ile zarobię? Czyli ze 100 do 60. Ja nie podjąłem od razu decyzji. Mhm. Pojechałem do tej firmy do Hanoweru. I dałem się przekonać. Mhm. Pewnie wewnętrznie gdzieś tam szukałem powodów na tak. A nie na nie. A nie na nie. No i niestety dałem się przekonać. To był rok 94. Podpisałem umowę z tą firmą i ta grupa tych 50 czy 60 osób do mnie przeszła. Naprawdę konkretnych ludzi. I w tym roku jeszcze zacząłem wydawać, ponieważ chciałem zwiększyć zasięgi i miałem misję pomagania ludziom autentycznie, wydałem po polsku gazetę, która nazywała się Samożycie i ona miała zasięg na całe Niemcy. Rozprowadzałem ją tam w kilku tysiącach egzemplarzy. Docierałem do Polaków przez to i przez to chciałem też zwiększyć swoje, że tak powiem, swój PR i rozpoznawalność, żeby jak najwięcej ludzi u mnie kupowało. I sprzedaż zwiększyć dzięki temu, tak? No więc tak. To było tak, że podpisałem umowę w 94, w 95 wydałem pierwszy numer gazety w sierpniu. Zresztą trafiłem jeszcze na gościa, który świetnie tym się zajmował, bo był redaktorem, wiceredaktorem naczelnym gazety Wieczór w Katowicach w czasach PRL-u. I w 95 zawiozłem kiedyś rodzinę już do Polski i wracałem i na Berliner Ringu zmęczony gdzieś tam po nocnej jeździe zasnąłem i obudziłem się rano, włączyłem radio i z radia dowiedziałem się, że firma, z którą nawiązałem rok wcześniej umowę, jest piramidą finansową. Przyjechałem następnego dnia do biura i odbierałem telefony rozwścieczonych klientów, którzy stracili dorobek życia. Groźby karalne w sensie takim, że groziono mi spaleniem domu i pobiciem i tak dalej, i tak dalej. A ja mimo wszystko odbierałem te telefony. To był ciężki czas. Odpadło mi 70% ludzi przez to, albo nawet więcej, tak. Obroty mi spadły, a ja dopiero co wydałem gazetę, pierwszy numer poszedł. Koszty napędzone, ludzie zatrudnieli. Koszty naprawdę na konkretnym poziomie. Wtedy jeszcze nie znałem takiego przysłowia. Mhm. Indian Dakota. Jak koń zdechł, to trzeba z niego zsiąść. Takie przysłowie. A ty próbowałeś ciągle nim jechać. A ja próbowałem nim ciągle jechać i to robiłem przez rok. Przez Czyli rok wszystkie próbowałem. Swoje oszczędności wkładałeś z powrotem? Wszystko. Mało tego, w pewnym momencie zacząłem kombinować na prowizjach, zacząłem je przesuwać w czasie i tak dalej. Bo chciałem za wszelką cenę utrzymać gazetę, bo wierzyłem w to, że będzie dobrze. No i skończyło się milionem marek długu. W 96 roku? Tak. To było bardzo dużo pieniędzy. Bardzo dużo pieniędzy. Bardzo dużo. Kończyło się ogłoszeniem upadłości. No niestety nie wpadłem na to, a poza tym no nie byłem na to za biedny, żeby założyć spółkę z o.o., bo trzeba było mieć 50 tysięcy marek kapitału na początek, więc tyle nie miałem. Więc to była jednoosobowa działalność. Czyli dług był twój? To był mój dług. No po prostu...
pogrążony byłem, straciłem wszystko, samochody, dom, wszystkie pieniądze, firmę, przyjaciół, właściwie dno. Ludzie się odwrócili od ciebie? W większości tak. Bo? No byli tacy, co mi wcześniej mówili, nie rzucaj się na takie wyzwania, bo wiesz, tutaj, wiesz, no różnie, no kto chce się przyjaźnić z bankrutem? Co zrobiłeś? 2 lata od tego momentu walczyłem. Część rzeczy udało mi się pozamykać. Sam bardzo dużo sprzedawałem. Potem się dołączyłem jeszcze do jednej firmy, gdzie pracowałem jako handlowiec. Ale straciłem serce do tego. I tutaj muszę ci opowiedzieć pewną historię, która bardzo mocno wpłynęła na mnie. To był 97 rok. Kiedy wiedziałem, że z tego domu muszę się wyprowadzić, już w którym mieszkałem, z basenem pięknie. W Niemczech. Rodzina była w Polsce, a ja siedziałem w sypialni, deszczowy dzień, chłodny w ogóle, i zalewałem się łzami. Tak naprawdę miałem naprawdę różne myśli wtedy. Naprawdę. Stawałem się powoli takim weekendowym alkoholikiem, bo wiesz, w tygodniu przychodził komornik, w weekend nie, więc można było odetchnąć, tak? Nie trzeba było gasić światła. I trafiłem na taki ogłoszenie, że jest wykład niejakiego Emil Ratelbanda. Taki holenderski motywator, NLP-owiec, który gdzieś tam w Noise miał mieć wykład. I ja wyłożyłem prawie ostatnie pieniądze na to, żeby tam pojechać. Jak przeczytałem o tym, mówię, coś mnie tknęło, że chciałbym to przeżyć. Taki spektakl motywacyjny. I Emil jest starszy ode mnie o 9 lat. Zresztą zasłynął swego czasu w polskich mediach tym, że opisano, TVN o nim napisał, że wystąpił do sądu z wnioskiem, żeby mu zmienić datę urodzenia, bo jak podaje datę na Tinderze, to laski się nie chcą z nim umawiać. I to właśnie taki, wiesz, rozrabiaka trochę. Fantastyczny człowiek. Pojechałem na to szkolenie i tam chodziliśmy na bosaka po rozżarzonych węglach. Można mieć różny stosunek do tego, nie? Ale ja generalnie chciałem to przeżyć. I wtedy powstało mi w głowie to myślenie, że jak idziesz przez piekło, to się nie wolno zatrzymywać, jest takie powiedzenie. Mm-hmm. Więc ja sobie wymyśliłem, że najtrudniej jest zrobić pierwszy krok. Churchilla, tak? On tak, dotyczył tak, wojny. Coś takiego. A tutaj, wiesz, ja kiedy stałem przed tym pasem rozżarzonych węgli z tymi bosymi stopami, kiedy czułem ten żar i przeszedłem przez to, to powiedziałem sobie, najtrudniej jest zrobić pierwszy krok. Nie znam nikogo, kto by się potem zatrzymał. Więc Ludzie mogą nie wejść, a jak już poszli, to idą. Potem idziesz, no bo wiadomo dlaczego, tak? No i kiedy zobaczyłem, z jaką lekkością on mówi do ludzi, jak on prowadzi, jak on po prostu czaruje słowem, dźwiękiem, spektaklem, podszedłem do niego na koniec, mówię, Emile, ja chcę robić to samo, co ty, tylko w Polsce. A czemu w Polsce, a nie w Niemczech? No, bo ja wiedziałem, że Polska to jest jeszcze, to był rok 97, czyli to była jeszcze ciągle plaża i miałem rację, bo ci zaraz jeszcze opowiem o tym. To była plaża w Polsce pod tym względem. I poprosiłem go, żebym był jego asystentem, że będę mu nosił walizki, wiesz, w ogóle za darmo, nic nie chcę pieniędzy, tylko żeby pozwolił mi sobie asystować. I on się nie zgodził. Powiedział mi, słuchaj, Fryderyk, jak to jest w tobie, ten talent, to rób to. Tu masz mój numer komórkowy, zadzwoń do mnie, jak osiągniesz sukces. A jak tego nie ma w tobie, to ja ci nie jestem w stanie pomóc, jeszcze zwalisz na mnie odpowiedzialność, że nie wyszło przeze mnie, nie? Więc nie. To było najlepsze, co mógł dla mnie zrobić, bo ja powiedziałem wtedy, ja ci pokażę. Zobaczymy. I uwaga, w 2001 roku byłem u niego w domu w Holandii, odwiedzić go, żeby mu pokazać, jestem w Polsce już rozpoznawalny. Oczywiście to było wtedy na małej skali, ale dlaczego chcę ci powiedzieć, dlaczego ta decyzja o powrocie do Polski była najlepszą decyzją ever. Okej. Po pierwsze, w Polsce nie było w ogóle jeszcze czegoś takiego. Mhm. Tego rodzaju wystąpień. To było naprawdę w powijakach. Po drugie, pomimo tego, że naprawdę byłem w tym dobry, w Niemczech wtedy już było mnóstwo takich ludzi. A ja byłem, wiesz, po upadłości, generalnie nie mógłbym rozwinąć skrzydeł, również finansowo. Więc spakowaliśmy się, tir i do Polski. W Polsce wybudowałem dom,
i zaczęło się normalne życie. Ja w przeciągu pierwszych 3 lat pobytu w Polsce zbudowałem swoją markę takiego szkoleniowca w branży finansowej. Szkoliłem banki, szkoliłem towarzystwa ubezpieczeniowe. Byłem takim, po powrocie w 99 i 2000 roku, byłem takim świeżym powiewem. Bo ty też miałeś doświadczenie. Tak, właśnie stąd się to wzięło, że ci ludzie zobaczyli we mnie praktyka. Mhm. Człowieka, który autentycznie sprzedawał ubezpieczenia, sprzedawał produkty finansowe i tak dalej. I ja, kiedy zacząłem tym ludziom mówić o tym, to oni wszyscy, wiesz, wow. Ale jak to? Coś naprawdę fenomenalnego i byłem rozchwytywany w branży finansowej. No ale po 3 latach jeżdżenia po Polsce poczułem się tak wypalony, że wróciłem do biznesu i stworzyłem własną firmę doradztwa finansowego w 2002 roku, która rozwinęła skrzydła bardzo mocno. Staliśmy się jedną z większych polskich firm. No niestety później, już bardzo mocno skracając naszą rozmowę, teraz ustawodawca w 2013, 14, 15 zaczął zmieniać prawo dotyczące pośrednictwa finansowego i ja stwierdziłem, że po pierwsze jest tym dla mnie za duże ryzyko, za mało pieniędzy, a za dużo pracy. I w 2011 już czułem, że ten, nie wiem, czy znasz taką książkę, Kto zabrał mój ser. Mhm. Ja w 2011 poczułem, że ten ser się psuje. O, że nie ma co do niego biec. Że w tym momencie może się okazać, że niedługo jego nie będzie, tego sera. I w 2011 zacząłem robić pierwsze kroki w social mediach, żeby zacząć budować moją markę. To bardzo szybko. Jako ja. Mhm. Nie jako firma. Nie jako firma, tylko jako Fryderyk Karzełek. I oczywiście bez powodzenia. Trwało to 7 lat, zanim... 7 lat budowałeś markę, zanim... 7 lat pracowałem nad tym w ogóle, żeby zbudować markę. Mhm. Były same niepowodzenia po drodze, ale tam jeszcze moje firmy finansowe funkcjonowały, więc nie było jeszcze źle. Ale dopiero w 2018 roku wystartował projekt, z którego jestem dzisiaj najbardziej znany. Czyli budzenie ludzi o 5.55? Budzenie ludzi o 5.55. To jak ten projekt wystartował? Skąd pomysł, żeby robić webinar przed 6? Jeśli chcesz dotrzeć do przedsiębiorców, ludzi takich jak ty, zareklamować się w audycji Zaprojektuj swoje życie, napisz na adres partner@zsz.media. Zapraszam do współpracy. Wiesz co, ja zawsze byłem trochę nienormalny i wyznawałem taką zasadę, że jeżeli będę robił tak samo jak wszyscy, to tak samo jak wszyscy będę miał. A wszyscy robili webinary wieczorem. A wszyscy robili webinary wieczorem i wszystkie live'y, wiesz, i tak dalej. Czyli w momencie, jak nagrywamy, to pojutrze będę miał 5 lat klubu 555, a jutro, dziękuję, a jutro jest rocznica i tutaj wydarzyło się coś, co wykracza troszeczkę poza normalne pojmowanie. O! Wyobraź sobie, że 20 lipca 2018 roku wieczorem planuję z Marcinem Osmanem niejakim webinar na temat wychodzenia z długów. Jestem specjalistą, jemu pomogłem zresztą z długu wyjść. I on zresztą do tej pory to wszystkim opowiada, że ja wtedy jakby sekundowałem mu w wychodzeniu z tego procesu. Jest piątek, siedzę gdzieś na tarasie swojego domu i w pewnym momencie siada mi na ramieniu motyl. Raz w życiu. Ja się ruszyłem, wołam córkę, on odleciał, wrócił i znowu usiadł mi na ramieniu. Mhm. I córka zrobiła mu zdjęcie. Ja to zdjęcie mam cały czas w telefonie. Ja do tego nie przywiązywałem żadnej wagi, ale wieczorem, kiedy przygotowywaliśmy się z Marcinem do webinaru, mówię: Marcin, wiesz co, chodzi za mną takie wyzwanie, żeby rzucić hasło, żeby wstawać o godzinie 6 rano przez 30 dni z rzędu. Że tam będę ich inspirował do jakichś fajnych rzeczy, dzielił się wiedzą i tak dalej. Marcin mówi: dobra, spoko, możesz o tym powiedzieć, tam mamy mieć 400 czy 500 osób na tym webinarze, powiedz, może ktoś przyjdzie rano. No dobra. I teraz wrócę do tego motyla. Jedyny raz w życiu usiadł mi na ramieniu motyl. Później przeczytałem, że motyl jest symbolem zmiany. I to takiej często radykalnej zmiany. Życiowej. Maciek, ja się nie spodziewałem, jak bardzo zmieni się moje życie tego dnia, kiedy zacząłem transmitować klub 555. Ile osób było tej 5.55?
to jeszcze była szósta, bo ja... Wiesz, jaka jest historia do tego? Jest takim guru, czy też taką książką, którą ja zawsze polecałem dla sprzedawców ubezpieczeń i wszystkich tych, których szkoliłem, był Frank Badger, Jak przetrwać od niej sukces w biznesie. Nie wiem, czy znasz taką. Bardzo dobra książka. Przepiękna. Ja jestem, wiesz, sprzedawcą z krwi i kości, no więc Badger... z nich czytałem, tak. I Badger powołuje się bardzo często na Benjamina Franklina. Tak. I on przytoczył w pewnym momencie takie zdanie, że Benjamin Franklin powiedział, że zna mało ludzi, którzy dożywają sędziwej starości. Pamiętajmy o tym, że to było 200 lat temu. A jeszcze mniej ludzi, którzy osiągają sukces, jeżeli nie wstają o świcie. Mhm. Więc ja już byłem tym taki wcześniej wstający. Wstawałem koło 6:15. Mówię do Marcina, dobra, to jutro zrobię, że to takie hasło. O godzinie 6:00 wzorzec oczywiście Franka Badgera i Benjamina Franklina. On mówi, dobra, okej, może ktoś przyjdzie. Przyszło 78 osób w pierwszy dzień. Na pierwszym webinarze miałeś 78 osób. 78 osób miałem rano. Z tych kilkuset, które były na tym webinarze dotyczącym wychodzenia z długu. Ja byłem w ciężkim szoku, bo tyle nie miałem nigdy na żywo wcześniej. Mhm. Następnego dnia w niedzielę... O czym mówiłeś? Już było 99. Tak, pamiętam, że mówiłem o Franku Badgerze i o Benjaminie Franklinie, o wstawaniu wczesnym. A drugiego dnia już nie pamiętam, co mówiłem, ale było 99 osób. Później było chyba już trzeciego dnia 138 i w ciągu 2 czy 3 tygodni urosło to do 500. W ogóle. Co ja... Ci ludzie siebie polecali, czy coś robiłeś? No nie, ja nic nie robiłem. To było wszystko organicznie. Okay. Zaczęli udostępniać, wiesz, zaczęło być coraz więcej ludzi. To na Facebooku robiłeś jeszcze wtedy, tak? Tak, wtedy tylko na Facebooku i wiesz, widziałem wcześniej tam Kubę Bączka chyba, który się cieszył, że miał 1000 osób na żywo, na jakimś tam swoim live'ie, a ja mówię, nie, to dla mnie póki co to jest nieosiągalne. Ja ten 1000 osiągnąłem chyba po miesiącu czy po półtora transmisji. Wow, w ogóle, wiesz, aleluja. A co do nazwy 555, to trzeba dodać tylko, że przez kilka dni był to klub godziny 6:00. I w pewnym momencie zadzwonił do mnie taki znajomy z Bielska Białej i mówi, słuchaj, Fryderyk, podoba mi się to, co robisz, tylko zaczynaj 5 minut wcześniej. Żeby, wiesz, ludzie się zeszli, żeby dopiero o tej 6:00 dawać takie prawdziwe mięso, a przez te 5 minut to tak, wiesz, pójść jakąś muzę albo cokolwiek, żeby się to zaczęło wszystko o 5:55. Ja tak patrzę. 5:55. Jak ładnie. Jak ładnie. Jaka piękna liczba. I powiedziałem do ludzi, to może zróbmy z tego klub 5:55. I zostało później już po kilku tygodniach klub 5:55. Skończyło się wyzwanie 30 dni. Ja wtedy mówię... A ty zrobiłeś tylko na 30 dni, na próbę. Tak, tak, ja zrobiłem na 30 dni, ale już było prawie 1000 osób na żywo. Mhm. Codziennie. Mhm. W ogóle... Ci ludzie się powtarzali. Tak, tak. Polecali się, powtarzali. Codziennie byli, oni podejmowali to wyzwanie 30 dni. No ja mówię, no to ludzie, trzeba zrobić następne wyzwanie. Mówię, to zróbmy 555 dni codziennie na żywo w klubie 555. Wow, tak od razu z grubej rury? Tak. Bo wiesz co, mówię sobie, to będzie banalne, jak zrobię 60, 90, 100. Zróbmy 555. Dopiero później dotarło do mnie, że to jest 1,5 roku. Mhm. No i wystartowałem z tym. No i skończyło się tak, że w końcu też przyszedł ostatni dzień tego wyzwania. Wtedy już miałem na żywo ponad 2000 ludzi, podchodziłem pod 3. Na żywo rano o tej 5:55. No i mówię sobie, co dalej? Co zrobić dalej? Jest wyzwanie 5:55, czyli bardzo już takie mocne. No to powiedziałem, słuchajcie, tyle osób, ile przyjdzie w ostatni dzień wyzwania, o tyle dni przedłużę działanie klubu 5:55. Mhm. Przyszło 6602 osoby. Jak ja to przepodzieliłem przez 365 i wyszło mi 18... Do emerytury. Gdzie do emerytury? Będę miał 77, jak to się skończy. No, ale ty planujesz na emeryturę. Nie, absolutnie. No właśnie. Nawet wtedy nie planuję, wiesz, nie projektuję tego absolutnie. A o czym mówisz na tych webinarach rano? Też wzorem Benjamina Franklina i Franka Badgera wprowadziłem 13 nawyków, które warto wdrożyć w nasze życie, żeby żyć długo, zdrowo, mądrze, bogato, w spełniony sposób. Żyjąc pełnym... I mówisz o nich na I przez 13 tygodni, każdego tygodnia omawiam jeden nawyk. On jest takim leitmotivem w tym tygodniu. Nie zawsze się skupiam na tym nawyku, na przykład w danym tygodniu, ale gdzieś tam się o niego ocieram, żeby przypominać ludziom, że ten nawyk warto sobie wypracować. Jak długo trwa taki webinar rano? 30 minut.
Przy czym pierwsze 5 minut to jest takie pitu-pitu, dzisiaj jest taki i taki dzień, dzień potrwa tyle i tyle, słońce zajdzie o tej i mamy dzisiaj nietypowe święta, coś tam jeszcze sobie zapożartuje. Drugie 5 minut to jest takie jakieś tam happy birthday dla ludzi, tam takie bardziej towarzysko się tam udzielamy, jakieś tam komentarze widzę i tak dalej. Później gdzieś tak następne 5 minut już zaczynam wchodzić w temat danego nawyku. O godzinie 6:10 zazwyczaj jest jakaś historia, którą opowiadam. Ludzie mi coraz częściej podsyłają też swoje. Ona zazwyczaj trwa 4-5 minut i później ostatnie 5-10 minut to jest podsumowanie historii, wyciągnięcie wniosków, czy też czasami na przykład pokazuję, jak teraz jest tydzień z uważnością, to pokazuję ćwiczenie na temat uważności, jak to zrobić, żeby na przykład wypracować sobie uważność. Ile zajmuje ci czasu przygotowywanie się? Wiesz co, gdzieś tak średnio w ciągu dnia przeznaczam różnie, ale około 2-2,5 godziny różnie. Dwie godziny średnio. Następny dzień. Razem już z transmisją. To okay. Zajmuje mi klub, zajmuje mi czasami godzinę, czasami półtorej, czasami dwie, różnie bardzo. No bo nagrywasz? Czy zawsze jesteś na żywo? 99,9% do tej pory byłem na żywo. Mhm. Zdarza się, że mnie ktoś zastępuje, bo na przykład dzisiaj rano byłem w pytaniu na śniadanie i zastępowała mnie Basia Lech. I czasami też jest tak, że wpuszczamy po prostu jedną z moich trzech dziewczyn. Po prostu nie dlatego, że ja się chcę wyspać, bo tutaj nie mam, ja i tak się budzę o 5:00, ale po pierwsze, żeby dać im też troszeczkę zmienić to, bo się pojawiają bardzo śmieszne rzeczy, jak na przykład Basia z Magdą występują razem, to ktoś tam napisał, że kiedy będą znowu te Eleonory i to się też przyjęło. To się dzieją takie, wiesz, to się robi się społeczność wokół tego, fajnie takie. Rozumiem, dlaczego to zacząłeś. A dlaczego to kontynuujesz? Oprócz zobowiązania, które podjąłeś. Dobrze, do 70. Ja tylko roku. Jeszcze na jedno pytanie odpowiem. Był jeden czas, kiedy nagrywałem. Nie, dwa razy były takie momenty, kiedy nagrywałem wcześniej filmy. Mhm. Jak wędrowałem w tym roku na Kilimandżaro. To nie mogłeś nie mieć zasięgu. Nie miałem tam zasięgu, więc wcześniej, przed wyjazdem moim do Afryki, nagrałem filmy na prawie cały mój wyjazd. I rok wcześniej, jak byliśmy na Wyspach Zielonego Przylądka, to się okazało, że wprawdzie internet tam hula, ale nie dla transmisji. Więc, i możesz nagrać i puścić, ale i przesłać, ale nie możesz być na żywo. Ale nie mogę być na żywo. Więc, a poza tym, wiesz, jak przesyłasz, to może trwać 2 godziny i nie ma problemu, a tutaj się nie dało. Więc to były takie... No, człowiek się uczy też cały czas, tak? Mhm. Natomiast dlaczego to robię? Powiem ci coś takiego, Maćku, ja głęboko wierzę w to, co robię. Głęboko wierzę w to, że pomagam ludziom w ten sposób, bo naprawdę... Tyle, ile dostałem od ludzi feedbacku, dobrych słów, łącznie z tym, że ktoś mi tam powiedział, wielokrotnie słyszałem takie, że wyszedł z najgorszych momentów życiowych dzięki temu, że byłoby to dzisiaj z mojej strony zaniechanie tego byłoby po prostu nieuczciwe. Dla tej społeczności. Dla tej społeczności i wobec siebie też. Bo po pierwsze, ja to obiecałem. Poza tym jest drugi taki element, Maćku, w tym. Mianowicie, wiesz, ja nie jestem już podlotkiem. W tym roku skończę 63 lata. Mhm. Klub jest moim dlaczego. Mhm. Ja odnalazłem, od właściwie od samego początku, odnalazłem w tym mój sens istnienia. Mhm. I tak jakby cała moja historia wcześniejsza poskładała się na to w jeden obrazek. I kiedy zaczęło to, naprawdę zaczęło to hulać po kilku miesiącach, później jeszcze wystąpiłem u Maćka Wieczorka, więc tam były zasięgi naprawdę konkretne, więc zdałem sobie sprawę z tego, że ja się chyba całe życie do tego przygotowywałem. Nieświadomie. Nieświadomie zupełnie. Na to składają się jeszcze talenty, bo wyobraź sobie, to jest też śmiesznostka pewna, ale ja dopiero w 2016 roku z ust Łukasza Milewskiego dowiedziałem się, że mam radiowy głos. O. Ja nie wiedziałem tego wcześniej. Ja nigdy nie było tak, że nagrywałem coś gdzieś w studiu albo coś takiego. I siedziałem, pamiętam dokładnie, w 2016 roku, w maju chyba, u Łukasza tutaj, na Świętokrzyskiej. I mówię mu tam, no mam takie plany teraz, chcę z jakiegoś dziennikarza zatrudnić, żeby mi szkolenia nagrywał do internetu i tak dalej. A on mówi, dlaczego ty tego nie robisz? A ja mówię, no bo ten dziennikarz ma świetny głos. A on mówi, no ale przecież ty masz świetny głos. Serio? I głos, i dykcję.
Nigdy tak, ale ja nigdy przez ten pryzmat nie patrzyłem. No, ja po prostu nie wiedziałem. A wiesz, że to dużo z tego jest ze sprzedaży? Pewnie też. Bo dużo mówisz do ludzi, uczysz się intonowania. No tak, to prawda. Natomiast to był taki następny puzzle do tej układanki. Ja mówię, aha, czyli jeżeli ja mam ten talent, to może powinienem go właśnie wykorzystać. Wiesz, wiele osób próbowało rano prowadzić później live'y. I wszyscy się wykrzaczyli. Nie wytrwali. No nie. A później dowiedziałem, że dużo ludzi też przychodzi, słucha mnie, również między innymi przez mój sposób mówienia, przez taki kojący, ciepły sposób mówienia, dodający... Przyjemny poranek. Dodający otuchy. Zresztą to jest tak naprawdę to zadanie, że ja chcę, żeby ludzie dobrze zaczynali dzień. Uważam, że dobrze rozpoczęty dzień to dobrze spędzony dzień, co się przełoży na dobry tydzień, na dobry miesiąc, na dobry rok i na dobre życie. Uważam i jestem o tym naprawdę w 100% przekonany, że gdyby ludzie przychodzili rano i słuchali klubu codziennie i wynosili tylko jedno zdanie z tego i zaczęli to stosować, to po 3-4 latach ich życie nabierze prawdziwych rumieńców. Trafią do tych 5%, tak? Z tych 5%. Jestem o tym przekonany, że tak. Oczywiście, wiesz, warunek jest taki, że jak masz trenera personalnego, to on za ciebie pompek nie zrobi, to wiesz, nie? No więc tu jest też ta niestety taka sytuacja, że ja bardzo często mówię ludziom, no trzeba zrobić to, to, to i to. Na przykład jest nawyk myśl codziennie o swoich pieniądzach, co jest, wiesz, już burzy stereotyp pewien. I ja ewidentnie mówię ludziom, co trzeba zrobić, żeby więcej zarabiać i tak dalej, ale co z tego oni wyniosą? No to z myślenia pieniądze się nie robią. Ja wiem. Coś trzeba zrobić. Tak, tak, tak. Ale myśl codziennie o swoich pieniądzach jest nawykiem, że ja siadam i na przykład myślę sobie, w jaki sposób mogę zwiększyć moje dochody, w jaki sposób mogę na przykład budować swój majątek i tak dalej, i tak dalej. Tak, budżet robić i tak. Te wszystkie rzeczy dobrze znasz. Więc oczywiście tak, odpowiadam na twoje pytanie. Uważam, że gdyby ktoś, kto wchodzi do klubu i wytrwa z nim 3-4 lata robiąc te wszystkie rzeczy, to dołączy się do tych 5%. Z czego żyjesz? Bo miałeś firmę, której nie wyszło. Miałeś firmę, która działała dobrze, ale regulacja spowodowała, że nie chciałeś jej prowadzić. Generalnie ja tam jeszcze założyłem później kilka spółek, jeszcze tam część funkcjonuje. Natomiast w tej chwili wskutek tego, że stałem się bardzo mocno rozpoznawalny, w 2016 roku trafiłem na taką przesympatyczną dziewczynę, Magdę Balcerzak, która poszukiwała też swojego miejsca w biznesie. I tak się złożyło, że się szukaliśmy. I założyliśmy spółkę, właściwie ona weszła do mojej spółki szkoleniowej Hexagon, bo ja tę spółkę już miałem od 2009 roku. To jest też spółka, która tam szkoliła. Tak, tak, szkoliłem. I ona weszła do tej spółki i po prostu dodała jej skrzydeł. Ona jest geniuszem, jeżeli chodzi o zarządzanie taką firmą, o prowadzenie takiego biznesu. Ja się mogłem całkowicie wyłączyć z tej twardej strony zarządzania i mogłem się zająć tym, co robię naprawdę dobrze, czyli budowaniem relacji, budowaniem swojej marki i stworzyliśmy spółkę, która jest dzisiaj jedną z większych polskich firm szkoleniowych. Mamy obroty naprawdę bardzo przyzwoite. Stworzyłem nowy zawód w ogóle. Stworzyłem zawód doradcy rozwoju osobistego. Czyli osoba, która poszukuje swojego miejsca w życiu i nie wie, w którym kierunku pójść. Ja ci powiem, ja może ci to podam bardzo obrazowo. Dzisiaj generalnie ludzie wpadają w pułapkę zdobywania wiedzy w internecie, bo ona jest powszechnie dostępna. Zanim internet wkroczył, powszechne było przekonanie, że przyczyną wszelkiego zła na ziemi jest brak dostępu do wiedzy. Mamy dostęp do wiedzy, to nie była prawda. To teraz mamy taki dostęp do wiedzy, jak gęsi, które są hodowane na foie gras, mają dostęp do jedzenia. Ona jest po prostu ładowana w nas non-stop, wszystkimi kanałami. Tak. I to jest przekleństwo, Maćku, największe. Poukładanie tego na półkach jest ważne. Tak, bo wyobraź sobie teraz, że wiedza, którą dysponuje dzisiaj ludzkość, ona się podwaja co 48 godzin albo nawet szybciej. Czy też nie, wiedza, informacje gromadzone. Informacje, bo się chodzi. Wiedza, a informacja. Rozróżnijmy wiedzę od informacji. Tak. Informacje się podwajają. I inteligencję od mądrości. Tak. I wyobraź sobie, że ta wiedza to jest taki ogromny zbiornik, ale taki gigantyczny. A my
Może mamy zbiornik tej wielkości, to jest nasza możliwość przyswajania. I jeżeli teraz odkręcisz ten kurek w tej dużym zbiorniku i to puścisz, to bardzo szybko napełnisz go nie wiadomo czym. No i jesteś pełny. No bo w pewnym momencie twoja percepcja jest niemożliwa. Albo jeszcze najgorsze jakimś za przeproszeniem gównem i w tym momencie nabierasz jakichś przekonań, wiesz, w ogóle nie z tej ziemi. Ja sobie pomyślałem, że dzisiaj warto by było stworzyć taki zawód, gdzie ten człowiek pomaga ci w tym, pomaga ci w doborze wiedzy, którą masz zdobyć. Że zaprojektuje ci twój rozwój osobisty. I coś takiego stworzyłem. Mam naprawdę bardzo, bardzo świetnych ludzi, doradców, którzy prowadzą sprzedaż, doradztwo. Taka praca z jednym klientem kosztuje często nawet kilku godzin pracy, żeby go wysłuchać, żeby go zrozumieć, żeby poczuć, czego ten człowiek oczekuje i dać mu rozwiązanie do tego, planując jego rozwój osobisty. Czyli troszeczkę na tych wszystkich swoich doświadczeniach zbudowałeś biznes wokół tego. Nawet nie zdawałem sobie sprawy z tego, że to pójdzie w tym kierunku, ale zrobił się z tego całkiem przyzwoity biznes. Wiesz, jestem też dużo bardziej przez to wiarygodny, ponieważ rozpoznawalność jednak daje wiarygodność, tak? Tym bardziej, że ja nie mam hejtu praktycznie w tej chwili w ogóle. Miałem jednego hejtera jakiegoś tam z czasów jeszcze poprzednich jakiś firm, który coś tam wypisywał, jakieś brednie, ale ja dzisiaj nie mam hejtu w ogóle. Mhm. Czyli ludzie doceniają to, co robisz. Doceniają to. A czy jest jakaś granica tej popularności, której nie chciałeś przekroczyć? Wiesz co, ja generalnie dbam dosyć mocno o swoją prywatność w tej chwili. To znaczy, wiesz, nie jest ta rozpoznawalność teraz jeszcze taka, że za mną biegają jacyś tam, jak oni się nazywają, ci paparazzi. To nie, jeszcze nie jest tak. Mogę się spotkać z Anią Skórą na mieście i nikt za nami nie biega na kawie. Ale ludzie się czasami rozpoznają. Ale często jestem rozpoznawalny na ulicy i ktoś tam podchodzi, chce sobie zrobić selfie czy coś takiego i tu ja nie mam z tym problemu. Natomiast nie jest też tak, że ja obnażam, jak wielu takich właśnie influencerów, obnażam całkowicie swoje życie prywatne w internecie. Tego nie robię. Czyli ty masz jakąś personę, którą pokazujesz, tylko tyle, tak? Tak, tak, tak. Pokazuję to, co jest ważne dla ludzi, ale nie do końca wpuszczam do przysłowiowej sypialni, tak? Okej, ale a propos sypialni, to chciałem trochę porozmawiać o tym, bo byłem na konferencji, gdzie nie było nagrywane, więc też dużo więcej zasłon odsłoniłeś w tej sypialni. I opowiadałeś o swoim przeżyciu związanym z pierwszą twoją wyprawą do Santiago de Compostela, gdzie szedłeś 3 miesiące chyba, tak? Tak, prawie 3 miesiące. Prowadząc ciągle poranne transmisje i tak dalej. I to przecież bardzo dużo ci dało. Jeżeli możemy na chwilę to porozmawiać o Santiago. Ja spotkałem takiego człowieka z Berlina. Szliśmy ze sobą rozmawiając, może z kwadrans. I on mi powiedział wtedy, wiesz, są dwie grupy ludzi tutaj na tym szlaku. Pierwsza to jest ci, co szukają siebie, a odnajdują Boga. Druga grupa to jest ci, co szukają Boga, a odnajdują siebie. A ty byłeś w której? Myślę, że w tej drugiej. Ja generalnie nie jestem religijnym człowiekiem. To czemu wybrałeś taką długą wyprawę? Nie szedłeś z Porto do Santiago, tylko szedłeś z domu w Polsce. Z domu w Polsce. Ja kiedyś przeczytałem, właściwie to był audiobook Shirley MacLaine, która opowiada o swojej przygodzie z szlakiem Świętego Jakuba, Saint-Jean-Pied-de-Port, 764 km. Shirley MacLaine. Zatwardziała ateistka. Mówi o tym jako o niezwykłym przeżyciu duchowym. Niekoniecznie religijnym. W ogóle religijnym. Jako o przeżyciu duchowym. Ja sobie na liście marzeń wtedy zapisałem, że ja chcę tę trasę zrobić. To było w 2009 roku. I teraz uwaga znowu... Czyli ty masz listę marzeń. Mam. Ogromną. To pogadamy o niej. I teraz uwaga znowu wchodzi w moim odczuciu wszechświat w grę. Ten motyl. Coś a la ten motyl. Bo w 2019 roku przyjeżdża do mnie znajomy, uczestnik jednego ze szkoleń z Wiednia i mówi, wiesz co, moim marzeniem zawsze było też pójść do Santiago, choć pójdziemy razem. Ja mówię, dobra, no to wyznaczyliśmy termin na kwiecień 2020. Wiesz, żebyśmy nie poszli. No to
Tak, wiadomo, troszeczkę ciężki termin, jak wszystko się zamknęło, tak? Tak. I teraz wyobraź sobie, i klepnęliśmy to, wpisaliśmy do kalendarzy i ja pewnego dnia w maju 2019, czyli 3 miesiące po tej rozmowie, siedzę u siebie przed komputerem i w pewnym momencie mówię tak, ciekawe, ile z mojego domu jest do Santiago. Wpisałem w Google i wychodzi mi 555 godzin marszu. 555. Motyl. Jak na człowieka niewierzącego, i to masz dużo takich przypadków. No, coś za dużo. I mówię, 555 godzin marszu? Ja potraktowałem to jako znak. Mhm. I wyznaczyłem termin na 1 lipca, na początku maja. A twój kolega? Nie poszedł, no bo nie mógł. Mhm. Ale towarzyszył mi jeden dzień. Okay. Gdzieś tam na wysokości Austrii. To przyjemne. W Czechach mi towarzyszył. Tak, tak, on nie obraził się na mnie. Wiesz, co jest najciekawsze? Czyli że po powrocie, kiedy sprawdziłem tę odległość pomiędzy moim domem a Santiago, to już nie było 555 godzin marszu. I teraz jak zobaczysz, to też wychodzi 546. Mhm. Więc ja... Jakoś czas inaczej się ułożyła, tak? Podobno dzieją się na świecie rzeczy, o których się filozofom nie śniło. To jest jedna z tych. Przynajmniej ja tak myślę. Bo teraz to, że poszedłem wtedy 1 lipca i nie było mnie prawie 3 miesiące w domu, wróciłem, Maćku, jako zupełnie inny człowiek. Co się stało? Bo powiedziałeś, że to nie było religijne przeżycie dla ciebie. Nie. Ja po prostu wsłuchałem się w siebie. O. I miałeś na to czas. I miałem na to czas, bo byłem prawie 3 miesiące sam. Mhm. Wędrowałem przez Europę. To jest strasznie przerażające być sam ze sobą tyle czasu. No właśnie nie. Nie. Właśnie nie. Lubisz siebie. Lubię. Okej. Okay. Właśnie nie jest przerażające, bo dotykasz takich najgłębszych miejsc w swoim sercu i zadajesz sobie pytania. Co dalej? Bo ja wtedy miałem 59 lat. Kończyłem w tym roku 59 lat. Mhm. Wiesz, 60 to jest taka jednak granica troszeczkę, wiesz o tym. 60-65 już jest tylko z górki. No tak, to już jest ten weekend życia, nie? Mhm. Szczególnie ta część weekendu, ten end, nie? Tak, tak. Więc mówię sobie, jak chciałbym tę resztę mojego życia spędzić. I dotarło do mnie, że ja będę robił absolutnie wszystko, żeby długo żyć i zdrowo, żeby zarażać ludzi tym tak długo, jak będę mógł, tą ideą. Ja kiedyś tam przeczytałem taką książkę Ulricha Strunza, takiego szwajcarskiego lekarza, który napisał, że on nie jest mi w stanie zapewnić wiecznego życia, ale jeżeli pewne rzeczy będę robił, to do końca życia będę sprawny. To jest niesamowite. I to mi zaimponowało. To jest dużo więcej warte niż długie życie, prawda? To mi zaimponowało, bo powiedziałem sobie, pewnie to życie się też może znudzić kiedyś, może tak jest, nie wiem. Mhm. Ale chciałbym do końca życia móc zawiązywać własne buty. Chciałbym być do końca sprawny, żeby absolutnie nikt nie musiał koło mnie chodzić. Chciałbym umrzeć, odejść z tego świata z uśmiechem na twarzy i powiedzieć, moja misja właśnie się skończyła. Nie mając, wiesz, nie pozostawiając sobie żadnych pretensji. Ja sobie to zawsze wyobrażam, że to jest takie, wiesz, jakby położyć rękę na klamce, otworzyć te drzwi i zanim przejdę przez nie, to odwrócić się i powiedzieć sobie, zrobiłem to po swojemu, wykorzystałem wszystkie moje talenty, zrobiłem, co mogłem, więcej się z tego życia wycisnąć nie dało. Idę dalej. I to są te przemyślenia, które wyniosłeś. To było między innymi to. Natomiast ja kiedyś przeczytałem takie zdanie, że piekło to jest coś takiego, że kiedy umrzesz, to pokażą ci film, jak mogło wyglądać twoje życie, gdybyś dał z siebie wszystko. Ja często mówię o takim cytacie z Coco Chanel. Podzielisz się? Mhm. Życie należy przeżyć tak, żeby wstyd było opowiadać. No, to jest dobre. Ale przyjemnie wspominać. No tak. To jest piękne. Mhm. No właśnie, to jest ten kierunek, tak? Żeby dać z siebie wszystko, żeby chciało się chcieć. Żeby... Bo ja nie wiem tak naprawdę, ten film pewnie nie będzie nam kiedyś tam puszczony. Nie, a może będzie, nie wiem. Ja wiem jedno, że
W 2008 roku poszliśmy do kina. Przez jakiś tam przypadek znowu i trafiliśmy na film, który w ogóle nie był w ogóle reklamowany, ale nazywał się Choć goni nas czas. Nie wiem, czy znasz taki film. Nie. Jest to film w obsadzie Morgan Freeman i Jack Nicholson, czyli konkretnie. Bucket list po polsku się nazywa. Tak. To znam, tylko nie znałem polskiego tytułu. Choć goni nas czas. I tam jest taka scena, kiedy oni dwaj siedzą na szczycie piramidy Cheopsa, spełniając swoje marzenia. I opowiada Morgan Freeman, że starożytni Egipcjanie wierzyli, że jak będziemy umierać, odchodzić z tego świata, to zostaną nam zadane dwa pytania. Mhm. Po pierwsze, czy byłeś w życiu szczęśliwy? A po drugie, czy twoje życie dawało szczęście innym ludziom? I jeżeli odpowiesz twierdząco na obydwa te pytania, to przejdziesz do krainy wiecznych łowów, szczęśliwości, w ogóle wiecznej, miłości i tak dalej. Ja sobie powiedziałem na tym etapie, znowu nie wiem, czy tak będzie. Ale się postaram. Ale jakby tak miało być, to może warto w tym kierunku coś zrobić. W sumie niewiele mnie to kosztuje. A masz przyjemną podróż. Dokładnie tak jest. Więc ja nie chcę z życiem iść na kompromis. Chcę na autentycznie to, o co mnie zapytałeś przed chwilą, dlaczego ja robię klub. No bo to daje szczęście innym ludziom. To jest odpowiedź na to drugie pytanie. A to szczęście innych ludzi daje tobie szczęście? Zdecydowanie tak. Może nawet to nie jest szczęście, to jest poczucie pewnej radości, satysfakcji. Czyli ja chcę być szczęśliwy, ale to, co robię, chcę, żeby dawało szczęście innym ludziom. Wierzę w to głęboko, że jest coś takiego jak karma. Wierzę w to. To jest jakieś takie... Ten wszechświat chyba jakoś to układa. Nauczyłem się nie osądzać. Akceptuję, jeżeli się coś przytrafia, coś, co nie do końca mi się podoba i czasami boli, akceptuję to. Czy ten marsz był wyzwaniem fizycznym również dla ciebie? Ogromnym był wyzwaniem fizycznym. 59 lat to nie jesteśmy już. Znaczy, dla mnie też jeszcze parę lat do przodu. Wiesz, to było pół biedy. Ja generalnie jakoś tak nie jestem jakimś... No miałem wtedy sporą nadwagę jeszcze i niestety, ale dobrano mi źle buty w sklepie. Poszedłem do jakiegoś tam zwykłego sklepu. Poszedłeś w nowych butach? Poszedłem... No nie, one były już rozchodzone trochę, ale to były buty trekkingowe. Okay. Ja do Monachium się prawie doczołgałem. Po 600 kilometrach ja miałem zniszczone stopy w ogóle totalnie. Kupiłeś nowe buty? I tam trafiłem do fachowca takiego prawdziwego. Okay. Który, jakiś tam obsługuje celebrytów, w ogóle naprawdę piłkarzy, Bayern München i tak dalej. I on przepuścił mnie przez jakiś skaner, stopy fotografował, oglądał, dotykał. W pewnym momencie mówi, nie, w tych butach nie. Mówi, ja ci zaraz przyniosę. Poszedł do magazynu i przyniósł mi normalne buty do biegania firmy Brooks. Mhm. Ja w tych butach doszedłem do Hiszpanii. W jednej parze. Tak. Znaczy w drugiej parze, ale... Tak. One po prostu jakby były dla mnie stworzone. Nic mnie nie bolało już od tego momentu. Spędziłem tam wprawdzie 2 dni na łożu takim, gdzie mnie masowano, jakieś szpilki, igły mi tam wbijano. Żeby i tak te nogi zaczęły znowu działać. Tak, żeby normalnie zaczęło wszystko działać. Miałem zniszczone uda. Do tej pory zresztą tutaj nie mam do końca czucia po tej stronie tutaj. Przez ten marsz. Przez ten marsz. A gdzie sypiałeś? Sypiałem zazwyczaj w hotelach. Mhm. Ponieważ musiałem transmitować, więc... Potrzebowałeś Wi-Fi. Potrzebowałem Wi-Fi, potrzebowałem normalnego komfortu jednak i tak dalej. No, cała ta wyprawa kosztowała mnie trochę pieniędzy, ale jest warte każdego grosza. Więc wracając do tej sentencji, do tego momentu, ja wróciłem całkowicie odmieniony. Psychicznie? Fizycznie? Uwaga! Moja waga po powrocie pokazała mi, a mam taką wagę, która pokazuje wiek biologiczny, pokazała mi, że jestem młodszy o 20 lat po powrocie. Po 90 dniach. Po 90 dniach. Mięśni przybyło w ogóle. W ogóle inna w ogóle się jakby pojawiła sytuacja w organizmie. A ile kilometrów dziennie robiłeś? Różnie. 25, 30, czasami 35, różnie. To zależało od terenu, czy od pogody, od humoru? Wiesz co, od tego, gdzie znajdowałem akurat też miejsce do spania. To były różne parametry, które musiałem uwzględniać. Też od mojego w danym momencie energii tak samo. Musiałeś dojść do miejsca do spania. Tak. Poza tym, tak czasami były dni, że byłem naprawdę zmęczony, więc planowałem na przykład wtedy odcinek trochę krótszy. Natomiast pod względem psychicznym, pod względem fizycznym, od tego czasu noszę zarost. Już nigdy nie zgoliłem zarostu. A miałeś zarost, bo było wygodniej po prostu. No tak, no nie musiałem, się golić. Pod względem emocjonalnym to był taki przeskok w ogóle.
Stąd się wzięło też to, że wskutek przemyśleń tam, które powstały, rozpadł się wkrótce później mój związek małżeński, który trwał 30 lat. Bo okazało się, że ja nie tęsknię. I to była dla mnie taka lampka, która się zapaliła. To był szok dla mnie, że dlaczego ja nie tęsknię? Dlaczego nie chce mi się wracać do domu? O, dzieci już były dorosłe. Tak, dzieci dorosłe, już dwoje wnucząt na świecie. I później nastąpił splot okoliczności, który sprawił, że rozpadł się mój związek małżeński, który był dobry. Przez 30 lat było wszystko okej, okay, ale... Ale w pewnym sensie spełnił swoją rolę. Tak, gdzieś tam się dla mnie wypalił. Dla mnie. Już po prostu nie czułem tej więzi, tego coś, co łączy tak bardzo mocno. Więc to też spowodowało, zresztą ta wędrówka też spowodowała, ponieważ bardzo dużo osób obserwowało mnie na Instagramie, sekundowali mi. Dzięki temu też bardzo wiele osób zainspirowało się też, żeby spełniać swoje marzenia. Mhm. Dzięki temu, że ja pokazałem, że można, mając 59 lat. I wrócę teraz do tego, co powiedziałem na początku. Ja podjąłem decyzję, że chcę prowadzić spełnione życie. Naprawdę. Co to jest spełnione życie? Postaram się to opowiedzieć w miarę prosto. Ja opisałem coś takiego, co nazywa się heksagon szczęścia. Gdzieś tam słyszałeś pewnie o tym. Ja nie chcę iść z życiem na kompromis, żeby wykonywać pracę, której nie lubię. Bo to mnie spala, wypala i niszczy. Nawet jeżeli zapewnia ci życie. Nawet jeżeli daje mi dobre pieniądze, ja chcę robić coś, co lubię. I chyba całe życie to robiłeś. Tak, jestem przedsiębiorcą. Poza tymi trzema latami uparłości. Tak. Jestem przedsiębiorcą i myślę, że większość ludzi nie rozumie słowa biznes. O. Że biznes, bo często mam na szkoleniach, na moim szkoleniu leadership, mam ludzi, którzy mówią, muszę coś z tym zrobić, bo pracuję po 16 godzin. Ja mówię, to ile zatrudniasz osób? No, sporo. Ile płacisz miesięcznie za wynagrodzenia? On mówi, no, ponad 200 tysięcy złotych płacę za wynagrodzenia. Ja mówię, i ty mi mówisz, że pracujesz 16 godzin na dobę? Płacisz jednocześnie 200 tysięcy złotych wynagrodzeń? Przecież to jest jakieś zwariowane, nie uważasz? Czyli pracujesz w firmie, nie nad firmą. Dokładnie, czyli rozumiem, że ty płacisz 200 tysięcy złotych miesięcznie i oprócz tego musisz być 16 godzin jeszcze na posterunku? Nie rozumiem. To jest ten kardynalny błąd, ponieważ, wiesz, biznes zakładam, ja zakładam biznes po to, żeby mieć więcej pieniędzy i więcej czasu. To jest moje dwa główne motywy. I my się teraz z moją wspólniczką uzupełniamy w tym wszystkim. To znaczy, że każdy z nas jakoś tam może sobie kreować swoją rzeczywistość poprzez to, że razem robimy ten biznes. Mamy dzięki temu fajne pieniądze i mamy dzięki temu tyle czasu, ile chcemy go mieć, tak? Ile chcemy go mieć do dyspozycji. Więc to była też jedna z tych rzeczy, które zrozumiałem na szlaku, że ja już nie chcę pracować tak, jak wcześniej pracowałem, bo jeszcze przy tych firmach, spółkach finansowych, gdzie tam... Jak pracowałeś wróciłem, w tych firmach jeszcze, nie? Nie tylko dla nich. Nie tylko dla nich, pracowałem mocno. Tak, tak, tak. No, znaczy, no, byłem prezesem zarządu też tam tak i tak dalej. Wtedy to jeszcze byłem nawet z tego powodu dumny. A później mi już przeszło, tak? Usłyszałem na moich mastermindach najlepszą definicję emerytury wśród przedsiębiorców. No. Brak zadań operacyjnych. Ja mam troszeczkę inne podejście tutaj do tego. Nie, no to może to nie właściwie... Możesz wejść w takie zadania operacyjne, ale nie są od ciebie wymagane. A nie, tak? to jest okej. Okay. To jest okej, okay, bo ja jestem zwolennikiem, ja nie wiem, czy to ostatnio na tym spotkaniu mówiłem, ale jak gdybym politykiem, to zlikwidowałbym emerytury. O! Naprawdę. To będzie mieć dużo komentarzy. Opowiedz więcej, to teraz pojedziemy. Ja zlikwidowałbym emeryturę. To znaczy, że trzeba pracować, tak? Ja bym po prostu... Uważam, że przejście na emeryturę w większości przypadków ludzi skraca im życie. Oczywiście. Szczególnie osób, które są bardzo aktywnie zaangażowane. Tak. I powoduje, że zaczynają przedwcześnie chorować i przedwcześnie odchodzą z tego świata. Bodajże w Unileverze w 80. czy 90. latach mieli takie badania, że jak ich senior menadżerowie odchodzili, czy tam dyrektorzy, wiceprezesi odchodzili na emerytury, to w ciągu dwóch i pół roku umierali. Tak. I oni zaczęli im pięć, czy nawet prędzej lat przedtem dawać mentorów i coachów, żeby ich nauczyli
Jak żyć po? No, że trzeba zrobić sobie coś. No, projekt. Mieć powód, dla którego dalej się żyje, tak? No. Wiesz, likwidacja emerytury na tych warunkach, które ja wymyśliłem, miałaby same zalety. Przede wszystkim pieniądze dostawaliby tylko wyłącznie ludzie, którzy już nie mogą pracować. Ale za to bardzo konkretne. No bo byłoby ich więcej, tych pieniędzy. Na emeryturę przechodziłoby się w cudzysłowie elastycznie, to znaczy nie byłoby określonego wieku 65 lat. Nawet nie wiem, czy wiesz, ale Bismarck, który wprowadził emeryturę taką, jak dzisiaj ją znamy, to wtedy wprowadził ją tylko dla pracowników pracujących fizycznie i wtedy przechodziło się na emeryturę wieku 70 lat. A bardzo mało kto dożywał do 70. A średnia wieku była 58. Tak. I chodziło o to, że ci ludzie, którzy dokładnie nie mają. Tak, nie pytam, czy to było 70, ale. Ale ja wiem, że było. Było to po momencie, gdzie już bardzo mało osób zostawało i naprawdę potrzebowało tych pieniędzy. I tu sprawdziłbym dokładnie to samo, że przechodziłby ktoś nie 65 i wypadł, tylko na przykład by pracował i powiedziałby 72, idę na badania i ktoś, ten lekarz mu mówi, nie, no ty się już nawet do takiej pracy mentorskiej nie nadajesz, idziesz na emeryturę. Czyli tych ludzi byłoby zdecydowanie mniej. Ale mieliby lepsze warunki. Ale zdecydowanie lepsze pieniądze by dostawali. Czyli w tym momencie na opiekę, na lekarstwa, na wszystko by wystarczało. To jest pierwsza sprawa. Ci, co by pracowali, mieliby motyw, żeby mimo wszystko utrzymywać się, wiesz, na poziomie i tak dalej, i tak dalej. Ktoś mi zarzucił w tym momencie, no ale popatrz, teraz taki robotnik fizyczny, no przecież on w wieku 65 lat, to on jest wyeksploatowany, on musi iść na emeryturę. Ja mówię, po pierwsze, dostałby emeryturę w moim systemie, po drugie, a może by myślał w wieku 35 lat, żeby się przekwalifikować, albo może żeby się rozwijał w wolnym czasie, zamiast siedzieć przed telewizorem i pić Byłeś piwo. Byłeś robotnikiem fizycznym. Ja byłem na początku, tylko u mnie to trwało krótko. A może zamiast siedzieć przed telewizorem z piwem, to by pomyślał, kurde, ja w wieku 60 lat mogę nie móc już tak ciężkiej pracy wykonywać. Może pomyślę dzisiaj o tym, żeby w wieku 50 lat na przykład być już, może będę menadżerem, może pójdę na jakieś kształcenie zawodowe, może jakieś studia zrobię, żeby, wiesz, zwróć uwagę, jaka by była lawina zmian u ludzi, którzy by na przykład powiedzieli, no dobra, no rzeczywiście dzisiaj pracuję fizycznie, ale jak będę tak pracował do 65 roku życia, to będę wrakiem. Więc może od 40 gdzieś tam. Ja jestem w ogóle zwolennikiem projektowania swojego życia. Projektowania swojej kariery, swoich finansów, swojego zdrowia. Ja uważam, że to wszystko można fajnie poukładać. I on by musiał to zrobić po prostu, ten człowiek. Ale, pozwól, że wrzucę ale, bardzo wiele osób boi się i nie robi tego kroku pierwszego na te rozpalone węgle, o których mówiłeś w życiu. Bardzo dużo osób zostaje w tym miejscu, w którym są. No, dobrze, ale byłaby ta druga grupa ludzi, która by miała szansę na poprawę jakości swojego życia. Oczywiście, że wiem, że tacy ludzie są, którzy... A i ty sugerujesz, że brak systemu, posiadania systemu emerytalnego, ale system emerytalny jest. Inaczej zdefiniowany tak. System emerytalny spowodowałby, że ludzie mieliby chęć, motywację, tak. A często nawet potrzebę, żeby się ruszyć. Tak? Tak, bo teraz, wiesz co, my to traktujemy 65, aha, już jestem do niczego, muszę iść na ostatniego dnia swojego życia. A ja też. Ja też, dlatego tak odważnie głoszę tego rodzaju pogląd, ale to nie jest tak, że ja teraz chcę nagle uwalić wszystkich emerytów, zabrać im pieniądze. Absolutnie nie. Ja chcę dać ludziom motywację do życia, do tego, żeby o siebie zadbali. Okay. Ja to przed chwilą powiedziałem, Maćku. Ja uważam, że zdrowie można zaprojektować. I to w Excelu. Poza pewnymi rzeczami, które mogą nam się wydarzyć z zewnątrz, typu pandemia. Zgadza się. Czy też genetycznie. Upadek z hulajnogi, chociaż można było na tą hulajnogę nie wsiadać, to można rzeczywiście Tak, bardzo wiele rzeczy wpłynąć. Ja dzisiaj projektuję swoje zdrowie na lata. Ja bardzo mądrze podchodzę do tematu ruchu. Mam dzisiaj zakwasy straszne. Do tematu odżywiania. Zrzuciłem w ciągu ostatnich 2 miesięcy 10 kilogramów. Bo wiedziałem już, że nie do końca się z tym dobrze czuję i mam jeszcze w planie kolejne jakieś tam kilka kilogramów zejść. Dotarło do mnie też, że mam troszeczkę za dużo tutaj w obrębie pasa tłuszczu, który też zawiera w sobie różnego rodzaju toksyny, więc uznałem, że trzeba się tego pozbyć. Podchodzę bardzo radykalnie do snu, to znaczy o 22 jestem w łóżku zawsze, żeby o 5 wstawać rano, żeby transmitować. I te 7 godzin ci wystarczy?
Często idę wcześniej spać. Okej. Okay. To nie jest zawsze, to jest taki ostatni moment, żeby zasnąć. To jest 22. Ja tak 21-22 staram ja się. Ja mam iść to samo. No, okay. Bo dla mnie jakby to jest taki deadline 22. A co się dzieje, jak jest coś ciekawego tego wieczoru czy tej nocy? Nie zostajesz nigdy? Koncert, wyjście? Zdarza się, ale miałem taką przygodę, że poszliśmy na Lotka Lotkowskiego do Spotka w Katowicach. Zasypiałem. Nie, ale... A, tak. Tak, są takie momenty, że jestem na koncercie naprawdę cudowny. No, to jest moja pora, ale generalnie bardzo dobrze się bawiłem. W Warszawie były ostatnio dni jazzu, siedziałem i tak cudownie, ale ja bym to chętnie słuchał w słuchawkach w Dlaczego domu. Oni tego nie zrobią wcześniej? O 16, tak. O 10 rano zrobić taki na przykład koncert. Ja to wtedy jestem najbardziej sprawny o 10. Coś w tym jest. Opowiedz mi o swoim biznesie, bo on mnie bardzo ciekawi. Tak przeszedłeś po tym tak po wierzchu. Co robicie? Bo macie kilka różnych produktów, kilka różnych rzeczy. I co jest dla was najciekawsze? I co uważasz jest największym takim aha momentem, że to zadziałało zarówno biznesowo, jak i dla klientów? Najważniejszym tym momentem jest to, o czym opowiadałem, czyli ten zawód, który powołałem, czyli zawód doradcy rozwoju osobistego. To jest takie... I to zmieniło biznes? To jest mój błękitny ocean. Okej. Okay. Kiedy to wymyśliłeś? W 2019 roku. Okej. Okay. Przed pójściem na Santiago jeszcze, na ścieżkę do Santiago. Czyli te cegiełki ci się tak poukładały jedna po drugiej, tak? Jakby to tak miało być. Bo ja sobie pomyślałem, że taki człowiek, który poszukuje wiedzy, no to jest tak jakby przyszedłbyś do apteki, wyobraź sobie taką sytuację, patrzysz tak po tych wszystkich lekarstwach i mówisz... Tam u góry po prawej stronie jest takie niebieskie pudełko. Mogę prosić o lekarstwo? Nie wiem na co i nie wiem po co. A ten lekarz mówi, ten farmaceuta mówi, ale dobra, ale dlaczego właśnie to? A on mówi, bo znajomi to zażywają i oni mówią, że to bardzo fajnie im działa. Albo jeszcze gorzej, widziałem reklamę, tak? Albo widziałem reklamę i podobno to jest na wszystko. Ja teraz sobie wyobraziłem, że przecież tak jest teraz. My mamy takie bogactwo wiedzy w internecie, że teraz ktoś ci tam coś powie, ty już tego słuchasz, albo kupujesz jakiś kurs, albo coś takiego. A to jest szalone. Bo teraz... Najbardziej mi się podobają domorośli 20-letni doradcy, jak żyć. Tak. No, no tak. Więc pomyślałem sobie, że żeby dobrać komuś kierunek rozwoju, to trzeba go najpierw poznać. I stąd okay. się to wzięło. Że... Mój doradca cię wysłucha i powie dopiero, bo znowu jest tak. Ktoś mówi, dobra, tak jak ten przypadek tego przedsiębiorcy, mam 200 tysięcy wydaję na ludzi i nie mam ciągle czasu. Aha, nie mam ciągle czasu, czyli kupuję szkolenie jakie? Zarządzanie czasem. Zarządzanie sobą w czasie. I co? Nic. Jeszcze gorzej... Robisz wprawdzie więcej w tych 16 godzinach, ale dalej nie masz czasu. Nie masz priorytetów po ustawieniu. No, sorry. Więc okazuje się, i doradca to bardzo często wyłapuje, że problemem tego człowieka nie jest zarządzanie sobą w czasie. Jego problemem jest zarządzanie ludźmi. Leadership, komunikacja. Zdolność komunikowania z ludźmi. A ilu doradców masz u siebie w firmie? Kilkudziesięciu w tej chwili. Wow. Jakich wykształciłeś? Wiesz co, oni są kształceni właściwie cały czas. Na początku jest to przygotowanie, trwa ten kurs kilka tygodni i później praktycznie każdego, codziennie rano jest odprawa, rozmawiamy na temat tego, to już nie ja, to już prowadzą moi menadżerowie. Ja tak naprawdę spotykam się z nimi tylko raz w tygodniu, gdzieś tam w poniedziałek o 7, żeby im dodać takiej otuchy, kopa, na pół godziny, 45 minut. Natomiast cała reszta jest prowadzona już przez ludzi zatrudnionych przeze mnie i... Oni są kształceni na bieżąco. Oni są naprawdę poddani bardzo, bardzo konkretnej, w cudzysłowie, obróbce, żeby móc później radzić sobie z klientami. I ten biznes na tym dzisiaj polega. Ja zresztą widzę to. Dzisiaj jest generalnie w branży rozwoju osobistego jest zapaść troszeczkę, ponieważ było tego za dużo. Było za dużo i takie sztampowe. Tak. Dokładnie tak jest, więc my znowu, wiesz jaka jest zasada, wyróżniaj się albo zgiń, więc my teraz staramy się wyróżnić właśnie tym, że jakościowo to, co robimy, jest na najwyższym poziomie i sposób, w jaki to robimy, jest zdecydowanie inny niż inni. To znaczy nie jest tak, że dzwoni doradca do klienta i mówi, no mamy akurat ofertę na szkolenie, na 50% upustu na szkolenie zarządzania sobą w czasie, może pan wejdzie.
On mówi do klienta, mówi, ja nie wiem tak naprawdę, co panu zaproponuję. Muszę najpierw usłyszeć, co jest problemem i dopiero wtedy dla niego tworzę jakiś tam plan rozwoju. Czyli nie to niebieskie pudełko? Nie, absolutnie. Półki. Absolutnie nie niebieskie pudełko. Zresztą doradca się dowiaduje też, jakie ten człowiek ma doświadczenia w szkoleniach, jakie już przeszedł, u kogo i tak dalej, żeby po prostu dobrać dla niego taki sposób, żeby to było dla niego optymalne. A jak pozyskujesz klientów? No to jest dzisiaj, wiadomo, lejek w internecie i to nawet on nie jest związany z klubem bardzo mocno. Klub jest bardziej wizerunkowy dla mnie. Ja przez klub daję coś ludziom. Mhm. Ja nie oczekuję od tych ludzi. Ja generalnie w klubie praktycznie nic nie sprzedaję. Natomiast robię webinary, gdzie wydajemy pieniądze na reklamę. Wiesz, jak to się robi zresztą, że gdzieś tam pozyskujemy lidy, tak samo z internetu za pomocą różnych akcji i te lidy, gdzie na przykład ktoś nam daje kontakt do siebie razem z telefonem, doradca do niego dzwoni, mówi, kupił pan u nas w sklepie na przykład to, to i to, czy mamy, był pan na jakimś tam webinarze, proponuje panu taką 20-minutową konsultację, rozmowę na temat tego, co możemy dla pana zrobić. Jak duży to jest biznes? Pytasz teraz o wolumen? O obroty. No to konkretny. Nie mówisz o kwotach? U nas w audycji wszyscy mówią o kwotach. Dobra, wiesz? No generalnie to dla jednego to będzie duży, dla jednego mały. No obroty są gdzieś tam grubo powyżej 10 milionów złotych. No to na biznes szkoleniowy to już jest niezła firma. No tak, jesteśmy jedną z większych w Polsce. Ale mamy jeszcze ambicje, żeby iść wyżej. O, czyli biznes też cię napędza. No tak, no wiesz, podobno słowo wystarczy nie dotyczy pieniędzy. O, tu się z tobą nie zgodzę. Ja nawet zrobiłem odcinek na ten temat. No dobrze, natomiast słowo ja mówię... dotyczy wszystkiego w naszym życiu? Ja powiedziałem podobno. Ja być może jeszcze jakoś tak nie doświadczyłem tego. To jaka jest ta liczba dla ciebie teraz? Bo było 10 tysięcy marek, a teraz? Wiesz co, ja tak naprawdę żyję na poziomie dwukrotnie większym chyba, jeżeli chodzi o wydatki, niż te 10 tysięcy marek wtedy, tak... Tak, ja nie jestem jakiś taki, wiesz, łapczywy w tym rozumieniu. Mhm. Nie jestem jakiś taki, że muszę mieć wszystko i na najwyższym poziomie. To nie jest tak. Mi naprawdę, między innymi... Dobra, mogę na chwilę wrócić do wyprawy do Santiago? Dajesz. Jednym z moich marzeń było Porsche Panamera przed wyjazdem do Santiago. Po powrocie już nie. Zniknęło to marzenie? Tak. Bo? Bo już nie potrzebuję. Jeżdżę dalej tym samym samochodem, którym jeździłem przed wyprawą na Santiago, do Santiago. To na co wydajesz te przysłowiowe 20 tysięcy marek? Na doświadczenia. Na doświadczenia. Na przeżycia. Czyli przeżycia. Kilimandżaro, skok ze spadochronem ostatnio. Skoczyłeś? Oczywiście. Ja nie skoczę. Ale wiem dlaczego nie skoczę. Bo ja rozumiem różnicę między możliwością a prawdopodobieństwem. To znaczy? Prawdopodobieństwo, że coś ci się stanie i że ten spadochron się nie otworzy, jest bardzo małe. Bardzo małe. Ale ta możliwość zawsze jest. Jest. Natomiast ja skakałem w tandemie oczywiście, bo nie robiłem kursu. Skakałem w tandemie z człowiekiem, który ma za sobą 8200 skoków. Więc pomyślałem sobie, że jak ma 8200 udanych, to raczej 8201 też będzie udany. No i był. To jest ta różnica w tym raczej, u mnie w głowie, ja rozumiem. Różnica jest w tym raczej. Rozumiem, masz krytyczny umysł, że natomiast... spadłszy z hulajnogi, rozwaliwszy się natomiast... na 4 lata, nie podchodzę do rzeczy, które mają... Wynika to z twojego doświadczenia. Wewnętrznie jakieś ryzyko, którego nie jestem w stanie opanować. Chciałem tego doświadczyć. Niekoniecznie jest to moja bajka. Nie wiem, czy będę skakał jeszcze Lubisz kiedykolwiek. Lubisz to, jak adrenalina tak ciska? Nie przepadam specjalnie, okay. Ale chciałem tego doświadczyć. I doświadczyłeś. I doświadczyłem to. Muszę ci powiedzieć, że ten moment, kiedy... Bo ja nie wyskoczyłem, tylko zostałem wyskoczony z tego samolotu, to wiesz. Nie miałeś tyle energii sobie, czy co? Nie, no po prostu ja byłem przywiązany pasami do tego mojego kolegi i on skoczył i wiesz, ten pierwszy moment, kiedy wypadasz z tego samolotu... To lecisz w dół, nie? To wiesz, co to jest grawitacja. Czujesz naprawdę grawitację. Bardzo konkretnie. Niesamowite uczucie. Newton mówi puk, puk. I no właśnie. I to było takie coś, co warto to było przeżyć. Naprawdę warto było tego doświadczyć. I teraz wracając do pieniędzy, dla mnie mają one większe znaczenie w takim ubarwianiu mojego życia, ale już nie na zasadzie dóbr materialnych. Czyli są utylitarne. Tak. Służą do czegoś. Tak. To a propos tego czegoś, użyłeś takiego magicznego słowa, które bardzo mi się spodobało, wyrażenia, czyli lista marzeń. Mhm. Ostatnio na jednym z mastermindów ktoś
pięknie mi powiedział, ktoś, kto bardzo dużo w życiu osiągnął, właśnie i ta Panamera, i ten dom, i to wszystko z basenem, to, co ty opowiadałeś, wydarzyło się. I chłopak powiedział, muszę wymarzyć sobie nowe marzenia. Bardzo mi się spodobało to zdanie. Ty masz listę marzeń. Mam. Ogromną. Opowiedz, jak to robisz i co na niej jest. To nie jest tak, że to siadasz, robisz to i to koniecznie. No, to wpadają tak, jak ci się wymarzy, tak? Tak jest. To jest proces. Na przykład, jak zdobywałem Kilimandżaro, które miałem na liście marzeń od 2005 roku. Czyli długo. Bardzo długo. Później, jeżeli możemy, to powiemy różnicę między marzeniem a celem, bo ona jest zasadnicza. To powiedzmy teraz. No to marzenia możesz wypisywać bez osądzania, czy ono jest dzisiaj dla mnie możliwe, czy nie. Oczywiście są marzenia nierealistyczne, typu chciałbym urosnąć o 5 cm. Albo wyląduję na Księżycu. No to są nierealistyczne marzenia. Tak niezależne ode mnie, niemożliwe, nie da się. Ale są marzenia, które ja określam jako dzisiaj niemożliwe dla mnie. I to może być brak pieniędzy, brak czasu, brak przygotowania. Brak zdrowia. Powiem ci jedno zabawne marzenie, które mam. Chciałbym pobić rekord świata w biegu na 100 metrów w kategorii wiekowej 100+. To jeszcze kawałek, zanim do tego miejsca dojdziesz. No tak. Jeszcze jakieś muszę przeżyć, jakieś 38 lat. Do ciekawostek należy fakt, że rekord ten należy do naszego rodaka. Tak? Tak. Ile wynosi? Coś koło 38 sekund, o ile pamiętam. On w ubiegłym roku zmarł, ten człowiek, w wieku 111 lat. To był najdłużej żyjący mężczyzna Polak w historii Polski. Wow. O ile pamiętam, Stanisław Kowalski we Wrocławiu się to stało. Więc skoro mamy rodaka, który pobił ten rekord świata, to ja mówię, to ja też chcę. Powiedziałem sobie i... My jako naród bardzo lubimy bić rekordy. Tak, tak. Ale jeżeli możesz to teraz pozwolić mi tylko, to ja chciałbym odnieść się tylko do tego, że my mamy dzisiaj marzenia, które mogą być dzisiaj dla nas nierealne. Mhm. Ale my... I to jest dzisiaj na razie dla mnie nierealne ten rekord pobić, bo muszę najpierw dożyć do tych 100 lat. W dobrym zdrowiu. W dobrym zdrowiu, że będę mógł jeszcze biegać w ogóle. Ale popatrz, co z tego wynika. Mnóstwo różnych rzeczy z tego wynika, bo muszę się do tego przygotować, że zadbać o siebie, utrzymać swoje ciało. To się może oczywiście nie udać. Czyli wracając teraz do tej naszej listy marzeń, marzenie różni się od celu tym, że ja tam mogę wpisywać, co mi się tylko żywnie spodoba, co jest wykonywalne. Mhm. Natomiast celem staje się to w momencie, kiedy mam już zasoby do tego. I mogę wyznaczyć termin realizacji. Wtedy się to marzenie staje celem. Czyli przenosisz listy M na listę C. Tak jest. Mhm. I to marzenie może nigdy nie wylądować na tej liście, bo teraz ono może zniknąć nawet z tej listy, tak jak zniknęła Panamera z mojej listy. Bo ja w pewnym momencie powiedziałem, ale ja już nie chcę tej Panamery. Ona mnie już nie kręci w ogóle. A możesz sobie jeszcze ją kupić za parę lat i to nie będzie miało znaczenia. Ale tak? To nie będzie miało znaczenia. Może będzie, jeszcze... będzie utilitarne wtedy. Tak, ale teraz na razie jakby przestała być dla mnie ważne to marzenie i wręcz wykreśliłem tę Panamerę z listy marzeń. Ale mam tam bardzo dużo takich marzeń związanych jeszcze z tym, na przykład zobaczyłem, też sympatyczna historia, bo zobaczyłem, że jest takie urządzenie, gdzie jesteś wciągany na linię gdzieś tak bardzo wysoko, potem te liny są wypuszczane, to się wszystko kręci i potem jest swobodne spadanie, wciągane jest powrotem, jak bajery, takie wiesz, jakieś tam w parku rozrywki. Ja tak patrzę na to, mówię, coś takiego bym musiał przeżyć jeszcze. O! Znalazłem to, że to jest w Seulu. A mnie w Seulu jeszcze nie byłem, to trzeba tam pojechać. Po czym pojawił się mały ząg. Okazuje się, że tam jest ograniczenie wiekowe do 65 lat na tę maszynę wejść. Więc mi zostało raptem nieco ponad 2 lata, żeby to marzenie spełnić. Także, wiesz, z tym są związane, jakby lista marzeń to jest coś, z czym trzeba pracować cały czas. Bo teraz powiem ci jeszcze jedną zasadę. Moment, w którym więcej czasu spędzasz na wspomnieniach niż na marzeniach, to jest moment, kiedy zaczynasz się starzeć. Starość się zaczyna naprawdę. Ja znam wielu ludzi, z którymi nie pogadasz o marzeniach, którzy są w moim wieku. Bo patrzą się w lusterko ciągle. Bo patrzą tylko i wyłącznie i chcą wyłączyli gadać. Wyłączyli światło. Oni tylko chcą rozmawiać, bo pamiętasz wtedy w szkole o... Ja mówię, dobra, fajnie, ale jakie masz plany? Ja miałem nawet taką przygodę, jak byliśmy po maturze 30 lat, to spotkaliśmy się w knajpie, bo ja byłem w technikum, sami faceci i w tym momencie mówię, dobra, nie gadajmy już o tym, co było. Pogadajmy o tym, co będzie. Cisza. A jeden mówi...
jak chcesz rozśmieszyć Pana Boga, to powiedz mu o swoich planach. A inny mówi, ja nie wiem, czy w ogóle dożyję. I ja mówię, ja też nie wiem, czy dożyję. Czy to oznacza się? To nie były nawet nerwy. Ja mówię, ludzie, przecież ja też, ja mogę dzisiaj z tej imprezy do domu nie wrócić. Czy to oznacza, że ja mam nie myśleć o tym, co chciałbym jeszcze przeżyć w życiu, zobaczyć, gdzieś pojechać, nie wiem, poznać kogoś, żeby było cudownie, czy to oznacza? Oni spuścili głowy wszyscy. Nikt nie chciał rozmawiać ze mną o tym, co jeszcze chcę w życiu przeżyć. A ja spędzam maksimum czasu w myśleniu o tym, co jeszcze w moim życiu nastąpić. Spotykasz się jeszcze z takimi ludźmi? Nie. Nie lubię tych spotkań. Ja miałem spotkanie mojej klasy maturalnej. Takie ad hocowe, przypadkowe, ze 4 lata temu. I wróciłem stamtąd i stwierdziłem, że no, naprawdę bardzo podobne wrażenie miałem. Tak? Że brak chęci i rozmachu na branie z tego życia, co jeszcze nam będzie dane. No właśnie. Tak bym to nazwał. Ja ciągle oczekuję od życia najlepszego, że najlepsze jeszcze przede mną. Okej. Okay. To jest to, co mówię, że po 60 i po 70 jest tak. Cudownie, tak? Tak. I wiesz, jak ja patrzę na takich ludzi, jak właśnie ten Stanisław Kowalski, który tam bił rekord świata w biegu na 100 metrów, no to on naprawdę, wiesz, no wow. Ja jestem pełen podziwu dla takich ludzi. Ale to 111 lat wynika też z stanu umysłu. Czyli pewnie tak. Ale w sensie, jeżeli chcesz być aktywny, to będziesz. Jeżeli będziesz, to twój mózg, twoje ciało będzie zdrowsze. Zwróć uwagę, co powoduje teraz twoja lista marzeń. Ona powoduje cały szereg następstw. No bo jeżeli chcesz, żeby te marzenia się spełniły, bo my je robimy, bo marzenia się robi w kilku kategoriach. Po pierwsze, kim chcę jeszcze być? Co w ogóle dla ludzi w moim wieku to jest już, jak kim chcę jeszcze być? Emerytem. No nie. Kim chcesz jeszcze być? Co chcesz w sobie zmienić? Jakie chcesz wypracować nawyki? Jakie chcesz kompetencje jeszcze zdobyć? Po co mi kompetencje, jak jestem na emeryturze? To co chcesz, żeby ci się mózg zatrzymał? On się nie zatrzymuje, on się cofa. Dokładnie. A mój mózg z wiekiem pracuje coraz lepiej. Mhm. Naprawdę. Podobało mi się kiedyś marzenie, że dalej mi się podoba, Sławka Muturi, który zainwestował w nieruchomości, zbudował firmę i był we wszystkich krajach świata chyba już 2 razy. Mhm. 2+ razy. Ale on powiedział, że raz w roku chce mieć taki zawód, który jest nietypowy. I był stewardem na Stadionie Narodowym w 2012 roku, czyli mówi, że oglądał wszystkie gry plecami do rozgrywek. Ale miał takie jedno, które za mną chodzi. Być tramwajarzem w Warszawie. Na trzy miesiące. Jeszcze, na to jeszcze nie wpadłem. Na 3 miesiące. Rozumiesz, że po prostu spotkać ludzi o 6 rano, którzy żyją Maciek, jakimś życiem. Doświadczać tak. Czegoś. Tak. Ja też myślałem o tym, żeby na przykład jeden dzień popracować w McDonaldzie jako sprzedawca. Jeden dzień się nie nauczysz tego. Tylko nie dam, nie da rady. Musiałbym, na jeden dzień się nie da. 3 miesiące pewnie. Musiałbym tam dłużej popracować, a to już nie wiem, czy bym chciał, żeby 3 miesiące aż tam pracować. Natomiast to jest też kwestia doświadczania czegoś, tak? To jest taka radość życia w ogóle. Dostrzegania w nim pięknych stron. Że powiedział to kiedyś jeden z moich nauczycieli, powiedział, że gdyby był windziarzem w jakimś hotelu, to byłby najlepszym windziarzem w okolicy, w całym mieście, czy coś takiego. Prawdopodobnie tak. To jest właśnie coś takiego, żeby to życie traktować naprawdę poważnie. Powiem ci jeszcze jedną metaforę, piękną. Ja przeczytałem to w takiej książce. Dobra, muszę powiedzieć to od początku, bo to jest taki zbieg wydarzeń, że wręcz niewyobrażalny. To zacznij od początku. Jesteśmy na szlaku do Compostela, 2019, Francja, okolice Le Puy-en-Velay. Jest taka fajna chata, kultowa, i tam bardzo dużo tych pielgrzymów jest. I oni tam, nie jest najtańsza, ale dają tam bardzo fajne jedzenie lokalne. I przywędrowałem tam. Ja bardzo często na koniec wypijałem sobie jedno piwo. Jako taki napój izotoniczny. Po 30 kilometrach w upale, wiesz jak to jest. Nawet nie miałeś. Nie alkohol, chodziło tylko o całą resztę. Tak, chodzi o całą resztę. No i tak popijam sobie to piwko, słyszę grupa Niemców, ponieważ ja ten język Goethego znam dobrze. Oni tam coś gadają, ja się wtrąciłem do rozmowy. No i oni tam, o, z Polski jesteś, fajnie, dobra, okej, może zjesz z nami kolację. No dobra,
No i siedzieliśmy chyba z 3 godziny przy kolacji, wino jakieś tam się pojawiło, dobre jedzenie i tak dalej. I w pewnym momencie chłopak w twoim mniej więcej wieku opowiada, że przeczytał pewną książkę i po jej lekturze odszedł z pracy po ponad 30 latach, bo dotarło do niego, że wkurza go szef i nie chce marnować sobie życia. I powędrował do Santiago. Jeszcze bez planu, co dalej. Tak. Ja mówię, co to za książka? Kawiarnia na końcu świata. Mówię, pierwszy raz słyszę. W życiu nie słyszałem o tej książce. To było 2019. Znasz ją? Mhm. Ja mówię, nigdy nie słyszałem. I w tym momencie mówię, dobra, muszę zobaczyć, może jest jako audiobook albo jako e-book, to zaraz w czasie wędrówki tutaj sobie go kupię i ściągnę i posłucham. Nie ma. Jest tylko papierowa wersja. Mówię o tym następnego dnia w klubie. Zgłasza się dziewczyna z Niemiec, która ma polskie wydanie tej książki. Czyta mi to i wysyła mi na telefon. Ja od razu... Audio. Tak. Dostałeś audiobooka na trasę? Na trasę. Ona czytała tego. Rozumiem. Ona mi tę książkę przeczytała. Okay. Ona nie jest specjalnie obszerna, więc ja zachęciłem teraz wszystkich i uwaga, po tym zgłasza się do mnie wydawca z Polski i mówi, dobra, zrobiłeś to tak pięknie, że rozpropagowałeś tę książkę, chcemy z tobą współpracować i od tego momentu ja mam wszystkie książki Johna Strelekiego, autora. Mało tego, John Strelecki był u mnie gościem w klubie, autor Kawiarni na końcu świata. Mało tego, ja audiobooka przeczytałem moim głosem. Audiobook Kawiarnia na końcu świata jest moim głosem czytana. Ja nagrałem tego audiobooka. Wszystko przez jedno piwko we Francji. Wszystko przez jedno piwko we Francji. Wyobrażasz to sobie? Niesamowity splot okoliczności. Kolejny motyl. Tak. Kolejny motyl mniej więcej. I teraz pokazała się książka Johna Strelekiego pod tytułem Wielka Piątka. A nie czytałem jeszcze. Ona mówi o pewnym liderze, który promuje to, żeby każdy miał 5 największych swoich marzeń napisane na przykład na wizytówce i dzielić się tym, mówić ludziom o tym, jak się ma 5 największych marzeń. I tam na koniec on jest taki tekst, który mówi o tym, że należy każdy zadbać o to, aby każdy dzień był wart skatalogowania. I mówi tam, wyobraź sobie, my żyjemy na tym świecie jakieś 30 tysięcy dni. Że po twojej śmierci powstaje muzeum twojego imienia, a ty jesteś w nim kustoszem. I oprowadzasz później wszystkich tych ludzi. Po tym muzeum pokazujesz, jak wyglądało twoje życie. 30 tysięcy eksponatów. I teraz albo będziesz pokazywał życie, w którym jest 30 tysięcy podobnych sobie dni i ono będzie nudne jak flaki w oleju. Powtarzalne. Powtarzalne. Albo będziesz pokazywał coś wow. I to niekoniecznie znowu jest ego tutaj, że ja chcę coś tam komuś pokazywać wybitnego. Ale pomyślałem sobie, że ja sam bym czuł się źle w takim muzeum, gdzie by było wszystko dokładnie tak samo. Więc życzę dzisiaj każdemu, żeby prowadził każdy dzień. Carpe, zresztą mówi się carpe diem. Żeby każdy dzień był wart skatalogowania. Czyli ty jesteś zarówno stoikiem, gdzie próbujesz spokojnie żyć, ale też wyznajesz ten hedonizm carpe diem, tak? Trochę tak, aczkolwiek nie jest to w takiej skali, że za wszelką cenę. W tym moim heksagonie szczęścia jest ten obszar, taki czas dla siebie i tam jest ten hedonizm trochę mimo wszystko. Okej. Okay. Ale wiesz, jaka jest zasada Paracelsusa? Mm-mm. Znaczy być może, ale... Paracelsus, alchemik średniowieczny, mówił zawsze, że w życiu, w otaczającym nasz świecie nie ma ani trucizn, ani lekarstw, są tylko substancje. I wszystko zależy od dawki. Jeżeli tego hedonizmu będzie za dużo, to będzie trucizna. Jeżeli będzie mało, to ci będzie czegoś brakować, będziesz chorował. Jeżeli będzie właściwa dawka, to będziesz przeszczęśliwy. Porozmawiajmy o heksagonie, bo mówiłeś o nim już drugi czy trzeci raz, a nie wszyscy nasi słuchacze i widzowie mogą go znać. A tu chodzi o balans między 6 obszarami życia. To jest 6 obszarów naszych życiu. Co to są za obszary? To jest praca. Mhm. Tam zatrzymaliśmy się w tym momencie, jak powiedziałem, żebym zlikwidował emeryturę. Mhm. To był ten moment. Praca, która ma mi dawać satysfakcję i pieniądze. Mhm. A przede wszystkim satysfakcję. Ma wykorzystać moje talenty, moje takie najlepsze strony. Drugi obszar to jest zdrowie, wiadomo. Niebagatelna rzecz. Wszyscy robią wszystko, żeby sobie zdrowie zrujnować, a potem chcą za wszelką cenę odzyskać. Ja jestem zdania, ja zresztą od zawsze, pomimo, że zmagałem się bardzo długi czas z nadwagą i ważyłem już momentami powyżej 100 kg, tak
dzisiaj jestem już poniżej 80 i dobrze mi idzie. Uważam, że na pewnym etapie życia nie ma kompromisu, trzeba o to zadbać po prostu. Nie ma. I tu jest jakby to, co przeczytałem na temat takich właśnie zjawisk, po prostu tu nie ma zmiłuj, po prostu trzeba to zrobić. Tym bardziej, że tłuszcz jest organem, który zaczyna być organem hormonalnym, tak? Dalej są relacje z ludźmi, czyli trzeba mieć wokół siebie ludzi, którymi się cieszysz obecnością, z którymi się spotykasz, dodają ci energii, tak jak dzisiaj na przykład spotkałem się właśnie z Anią Skórą, po pół godzinie miałem fantastyczną energię. Przyjaźnimy się, po prostu jest wyjątkową osobą. Dalej jest obszar finanse i tutaj odczarowuję pieniądze, że one są po prostu czymś naprawdę ważnym. Są tak samo ważne jak relacje, jak zdrowie, jak praca. Dalej jest rozwój osobisty, tak samo ważny, bo każdy z tych sześciu obszarów jest tak samo ważny w tym moim heksagonie. On może być trochę inaczej ważny w danym momencie, bo mamy jakiś niedobór, prawda? Tak, i możemy czasowo mniej tam lub więcej przeznaczać na to, ale generalnie, jeżeli chodzi o wagę, to powinniśmy taką samą przywiązywać do każdego z tych sześciu obszarów. Czyli pieniądze, finanse, czyli jak buduję swoją niezależność, jak tworzę swój majątek, czy coś takiego w tym momencie to. To już powiedziałem, rozwój osobisty, czyli jak pracuję z moim mózgiem, rozwój intelektualny, emocjonalny, duchowy. Generalnie dzisiaj jednym z przekleństw 300-400 tysięcy ludzi w Polsce choruje na Alzheimera. Mhm. Możemy tego uniknąć pracując z mózgiem, ucząc się na przykład języka dodatkowego. Tak, to jedna z najciekawszych ćwiczeń, które odkryłem. To nie o krzyżówki wcale chodzi. Nie, dokładnie. Krzyżówki to jest to oglądanie zdjęć do tyłu, tak, prawda? Tak, krzyżówka to nie rozwija twojego mózgu, ale nauka języka już tak. Czy też poznawanie nowych ludzi, poznawanie nowych miejsc, podróżowanie. Nowość generalnie. Nowość. To tak jak na siłowni, ten ciężar musi się zmieniać. Tak, dokładnie tak jest. I wreszcie ten czas dla siebie, to jest szósty obszar heksagonu, to jest nasze pasje, hobby i marzenia. Nasze marzenia. Czyli to, co robię tak hedonistycznie, egoistycznie dla siebie, wiesz. Egoizm nie jest dobrze postrzegany generalnie w szerokich kręgach, a ja uważam, że znowu odpowiednia dawka. Jak ważny jest egoizm dla szczęścia jednostki? Egoizm jest fundamentem szczęścia jednostki. Nie można kogoś uszczęśliwić, będąc samemu nieszczęśliwym. Najpierw zadbać muszę o siebie, żeby móc komuś pomóc. Wiesz, jest mnóstwo domorosłych coachów, szkoleniowców, trenerów, którzy mają swajdane swoje wszystkie sprawy, a próbują wszystkich dookoła uszczęśliwiać. Ja generalnie nie wierzę w coś takiego. Piszesz książki. Tu jest twoja najnowsza zresztą. Tak. Książka o tytule, jeżeli mogę wziąć do ręki? Tak. O tytule Obudź się. Ona miała pierwotny tytuł w 2015 roku. Nazywała się Pieniądze są sexy. Piszesz ją od 8 lat? Nie. Ona się ukazała na rynku Pieniądze są sexy i później zmieniliśmy tytuł na Obudź się i wzbogaciliśmy ją o moje relacje z Santiago de Compostela i moją wyprawę na zdobywanie Kilimandżaro. Ona jest tak naprawdę taką kwintesencją mojego życia, historia mojej upadłości, ale tam dzielę się też pewnymi pomysłami na to, jak dojść do zamożności. Generalnie taka dosyć wszechstronna książka i pierwsza moja. Natomiast później ukazały się jeszcze książki takie jak Sprzedaż naturalna, Heksagon szczęścia i Problemy są dobre. Problemy są dobre powstała na wiosnę 2020 roku, czyli w odpowiedzi na pandemię. Okay. I rozeszła się w niesamowitym nakładzie w ogóle Problemy są dobre i dzisiaj będziemy chcieli też więcej na ten temat promować to, że jednak problemy są dobre w naszym życiu. Więc oprócz tego mam drobne publikacje tam jeszcze gdzieś dotyczące nawyków, ale te cztery książki są tak naprawdę fundamentem. Czemu je napisałeś? Żeby coś po mnie zostało, może też w formie pisanej, że jak już mnie kiedyś nie będzie, to może ktoś do tego sięgnie. Książki to nie jest biznes, prawda? Nie, książka to nie jest biznes. Ale to jest sposób też docierania do ludzi. Fryderyku, w audycji Zaprojektuj swoje życie mamy taki moment, kiedy zadajemy naszym gościom kilka pytań, żeby trochę lepiej ich poznać. I nawet mamy taki hashtag Trudne pytania. Jesteś gotowy? Dawaj. Dobrze. Czy możesz opisać najlepszą decyzję, jaką podjąłeś w życiu? Trudno mi powiedzieć o najlepszej. Takich decyzji, ja nazywam to, Maćku, kamienie milowe w naszym życiu. Jeden kamień milowy, opisz poproszę. Myślę, że taką decyzją, która naprawdę zmieniła wszystko w moim życiu. Poszło to w zupełnie innym kierunku, to była decyzja o wyjeździe za granicę. Ta pierwsza. To był 5 września 1988 roku. Co daje ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu? Dobre relacje z ludźmi.
Jak wygląda twój typowy dzień? Budzę się 4:55, wykonuję podstawowe czynności jak toaleta i zrobienie sobie herbaty, wypicie pół litra ciepłej wody na czczo, bo piję codziennie rano pół litra ciepłej wody, żeby nawodnić organizm. Mniej więcej 5:10, 5:15 siadam do komputera, czytam komentarze ludzi do zapowiedzi klubu i o godzinie 5:55 transmituję przez pół godziny transmisję klubu 5:55. Następnie po tym jest to taki czas dla mnie, znowu jakiś drobny trening, dbałość o zdrowie, przewietrzenie się, różnie w zależności od sytuacji, dobieram sobie jakieś tam suplementy, wypijam jakieś tam mikstury moje i tak dalej. I potem zaczyna się ten dzień w zależności od tego, jaki to jest dzień, no to albo mam spotkania z doradcami, czyli jak to jest dzień taki roboczy, to po prostu planuję spotkania lub mentoring z ludźmi, ale tego nie jest naprawdę dużo. I w tym momencie mam taki czas dla siebie, na spotkania z bliskimi, na pójście gdzieś, czy wyjechanie gdzieś, to też jest po prostu, to już jest bardzo, bardzo elastyczne. No i oczywiście najpóźniej o godzinie 22 śpię. Czy mógłbyś przestać teraz coś robić, co by spowodowało twój rozwój albo poprawiło twoje samopoczucie? W życiu wkładamy coraz więcej na patelnię. Robimy więcej, więcej, żeby być bardziej zajętymi, szczęśliwymi i tak dalej. Wiele rzeczy mógłbym przestać. A świętujesz, że są rzeczy, które można zdjąć i nagle się robi lżej. Wiele rzeczy mógłbym przestać dzisiaj robić. Na przykład mógłbym przestać udzielać się w firmie, ale nie chcę. Ja wiem, że to by uwolniło mi trochę czasu, ale ja chcę zostać aktywny. Więc... A to by spowodowało twój rozwój, gdybyś przestał udzielać się w firmie? Albo poprawiło twoje samopoczucie? Bo o taką rzecz mi chodzi. A o taką rzecz? To nie wiem w sumie, czy mam takie coś, co bym mógł przestać robić. Nie mam tak. Nie, ja nie mam takich czynności, które bym chciał przestać robić. Czyli przestajesz je robić, jak już nie chcesz tak, robić. Tak, to już przestałem. Jaką masz supermoc? Głos. Coś w tym jest. Mówiliśmy o ludziach, którzy nas otaczają, że mają na nas olbrzymi wpływ, bo odbijamy od nich myśli. Te myśli powodują, że to, co myślimy, zaczynamy robić i w takim świecie potem żyjemy, który stworzyliśmy. Jak budujesz swoje wewnętrzne kręgi? Muszę do tego powiedzieć jedną rzecz. Większość ludzi nie zmienia swojego otoczenia przez całe życie. Ja zmieniłem moje otoczenie już przynajmniej kilkakrotnie. Mhm. I ciągle widzę, że ci ludzie cały czas są ze sobą, których zostawiłem tam na jakimś etapie. Oni cały czas ten krąg tam został. Tak, został. A ja już jestem dużo, dużo dalej. Dobieram ludzi w ten sposób, że jeżeli ktoś mnie hamuje w moim rozwoju, to musi odejść. To takich wyjmujesz z kręgów. Tak. A jakich dodajesz do kręgów? Takich, od których mogę się czegoś nauczyć lub którzy mogą mi towarzyszyć w moim rozwoju i pójściu dalej. A jakich znajdujesz? Wiesz co, ja spotykam naprawdę dużo ludzi. Okej. Okay. Naprawdę dużo ludzi spotykam i to się dzieje automatycznie. Książka, która? Książka, która towarzyszy mi najdłużej w moim życiu, to 7 nawyków skutecznego działania Stephena Covey'a. O. Za każdym razem, kiedy ją otwieram, znajduję w niej coś, co dodaje mi otuchy. Książka, która dla mnie jest fatalnie napisana, bo mi zajęło pierwszych 4 razy, żeby móc ją przeczytać, ale która ma... Miałem to samo. Która ma olbrzymią wiedzę. Jest niewyobrażalna. Jest tak fatalnie napisana, ale jak się zrozumie tą koncepcję, to nie potrzeba zresztą tak dużej książki. To jest genialne. Nie wiem, czy ona jest fatalnie napisana, może źle przetłumaczona, nie wiem tak naprawdę, ale ja miałem to samo na początku. Nie mogę przeczytać? Tak. Mhm. Prawie 30 lat temu. No, u mnie podobnie. Jeszcze miałem ją w wersji niemieckiej. Co chciałbyś, żeby słuchacze i widzowie audycji Zaprojektuj swoje życie zapamiętali z tej rozmowy? Chciałbym, żeby słuchacze zapamiętali, że przychodzi w naszym życiu taki moment raz, niektórzy mają dane to kilkakrotnie w ciągu życia. Że przypomina troszeczkę scenę z Matrixa z 2 tabletkami. Niebieska i czerwona. Mhm. Jeżeli wybierzesz niebieską, twoje życie się nie zmieni. Jeżeli wybierzesz czerwoną, zwiedzisz nowe obszary w swoim życiu, które dają ci nowe możliwości. Ale niekoniecznie to będzie aż tak przyjemne. Ale na pewno nie będzie nudne. Na pewno nie będzie nudne. Nie zawsze jest na początku przyjemne. Tak. Nie zawsze na początku jest przyjemne. Każdy, uważam,
że ten świat jest tak skonstruowany, że dostaję w życiu jedną albo kilka szans na to. I ten moment ja nazywam przebudzeniem. Dlatego też obudź się. Obudź się. Jeżeli los ci daje szansę, to powiedz mu tak. Jeżeli daje ci szansę na zmianę. Dziękuję ci ślicznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję wam. I jak co tydzień, w czwartek o czwartej zapraszam was do audycji Zaprojektuj swoje życie. Zaprojektuj swoje życie.